Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na inauguracyjnym spotkaniu zespołu zadaniowego do spraw wdrażania reformy oświaty samorządowej w gminie miejskiej Kraków, powołanego zarządzeniem pana prezydenta. Witam samego pana prezydenta, pana Jacka Majchrowskiego. Witamy serdecznie, panie prezydencie. Witam wszystkich Państwa członków zespołu do spraw wdrażania reformy oświaty i witam wszystkich Państwa gości. Poprosiłbym pana prezydenta o zainaugurowanie prac zespołu zadaniowego. Wielce szanowni Państwo, chciałem powitać Państwa bardzo w tak szerokim i kompetentnym gronie dotyczącym kwestii związanych z działalnością edukacyjną i reformą oświatową. Jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, że w tak krótkim czasie musieliśmy się dostosować do kwestii związanych z reformą oświaty. To jest kwestia ustawowa. Jak Państwo wiecie, za 2 godziny zaczyna się na ten temat debata sejmowa. Ja nie będę się odnosił do tego, czy reforma jest zła, czy dobra, czy wszystko jest przygotowane, czy nie jest przygotowane, bo sądzę, że nie jesteśmy wszyscy na tym etapie, żeby dokładnie wiedzieć i znać wszystkie zawiłości. Myśmy tam jakieś mieli wstępne dane, w oparciu o które przygotowaliśmy pewną propozycję. Naszym zadaniem, moim zadaniem i pani prezydent Król jest to, aby jak najlepiej przygotować to, do czego nas zmusza ustawa. My mamy za zadanie przygotować szkoły, nauczycieli, dzieci do tego, aby wyjść, przejść przez tą reformę albo bez strat, albo z minimalnymi stratami. Ja rozumiem, że będzie to wszystko wymagało dyskusji, że będzie to wywoływało wiele konfliktów, że będą naruszone interesy różnych grup czy różnych ludzi, ale jak mówię, jesteśmy tutaj po to, aby to wszystko przeprowadzić bezboleśnie. Dlatego chciałbym apelować do Państwa o to, abyśmy tą debatę przeprowadzili w sposób fachowy. To znaczy, żebyśmy nie na siebie nie krzyczeli, nie mówili, nie opowiadali różnych rzeczy, tylko dyskutowali merytorycznie o konkretach. To zaczynamy całą dyskusję dzisiaj w tym gronie. Natomiast jest to początek dyskusji. Zamierzamy odbyć takie dyskusje we wszystkich 18 dzielnicach. Jest to konieczne z tego powodu, że każda dzielnica ma inną strukturę szkół, i inaczej to będzie w niej wyglądało. Ja mam też pełną świadomość tego, że Kraków jest zupełnie innym miastem niż gminy podkrakowskie. Tamta reforma może wyglądać zupełnie inaczej. Z naszych wstępnych wyliczeń wynika, że przejdziemy przez tą reformę nieuszczupleni o etaty. Mało tego, z naszych wyliczeń wynika, że nie tylko nikt nie powinien stracić pracy, ale jeszcze będą potrzebne nowe zatrudnienia. W związku z powyższym chciałbym od razu powiedzieć, aby Państwa uspokoić. Rozumiem, że będą kwestie związane z przeniesieniem, przekwalifikowaniem, zmianą zakresu nauczania. To jest ewidentne, ale chcemy, żeby to było tak przeprowadzone, aby nikogo to w sposób bolesny nie dotknęło. Czy się to uda, jak się to uda, od nas to też zależy. Przygotowaliśmy, jak Państwo wiecie, cały program taki wstępny, żeby nie być zaskoczony, bo też mieliśmy takie zarzuty, zwłaszcza ze strony dziennikarzy, że już jesteśmy przygotowani, już jesteśmy, trzeba było z tym poczekać aż do ustawy. Proszę Państwa, gdybyśmy czekali z tym do ustawy, to byśmy z niczym nie zdążyli. I tak muszę powiedzieć, że nie wiadomo, czy się według tego harmonogramu, który jest, bo on nie przedstawiony w projekcie ustawy,
i na to zwróciliśmy uwagę ministerstwu, on nie jest zgrany z kwestią funkcjonowania Rady Miasta, z kwestią terminów, które ma pani kurator na swoje działania, posiedzeniami, czytaniami Rady Miasta. Nie wiem, czy to zostanie uwzględnione, ale sądzę, że tak. Jeżeli to zostanie tak uczynione, to to przejdzie w sposób absolutnie poprawny. Jeżeli nie, no to będą gry i zabawy ludu polskiego. No ale to mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Życzę państwu owocnych obrad. Dziękuję bardzo. Pani prezydent Król będzie to dalej prowadziła. Dziękuję panie prezydencie. Zapraszam panią prezydent Katarzynę Król, zastępcę prezydenta w sprawie edukacji i sportu. Pani prezydent. Szanowni państwo, ja chciałam wszystkim podziękować za przyjęcie zaproszenia i obecność na dzisiejszym pierwszym spotkaniu inauguracyjnym. Zanim później oddam głos panu dyrektorowi, który też opowie jakby o szczegółach i propozycji prac działania tego zespołu, ja chciałam także właśnie podkreślić jedną rzecz, że my planujemy te spotkania dzielnicowe i oczywiście kto z państwa będzie mógł w nich uczestniczyć, to zapraszamy serdecznie, szczególnie te osoby, które są zorientowane i zainteresowane dzielnicami. Przyjęliśmy ten system dzielnicowy, bo wiemy, że w dzielnicach najlepiej państwo wiecie, jak funkcjonują szkoły, jakie są potrzeby, gdzie pewne zmiany powinny zostać dokonane. W tej naszej, tak jak mówię, wstępnej propozycji, my też już od czasu prezentacji naszej tej propozycji sieci szkół, która zakłada, tak jak mówiłam to na konferencji prasowej, to, aby przede wszystkim utworzyć dodatkowe, nowe szkoły podstawowe, bo patrząc na dane demograficzne, my też, proszę państwa, teraz opracowujemy, też będziemy mieć tutaj dodatkowe dane jeszcze z GUS-u na temat danych w dzielnicach dotyczących urodzeń w ostatnich latach. Widzimy tendencję wzrostową, także za chwilę tych szkół podstawowych nadal będzie potrzeba więcej, a widzimy te tendencje spadkowe wśród uczniów gimnazjów. Stąd też mamy liczne interwencje od kilku lat, że szkoły podstawowe w niektórych obszarach oczywiście miasta są przepełnione, są dwie zmiany, dzieci tłoczą się na korytarzach. Stąd taka nasza propozycja, aby z większości tych szkół gimnazjalnych, które znajdują się w samodzielnych budynkach, utworzyć nowe szkoły podstawowe, bowiem oferta szkół ponadgimnazjalnych tak na dobrą sprawę w sytuacji całego Krakowa jest niewykorzystywana w około 30%. Ja oczywiście nie mówię o tych topowych liceach, które wiadomo, że cieszą się niezwykłą popularnością, ale ja mówię o wszystkich szkołach ponadpodstawowych, łącznie ze szkolnictwem zawodowym, które też wykazuje tendencje takie, że coraz więcej uczniów tam chce się kształcić. Stąd też taka nasza wstępna propozycja. Niemniej jednak już od tego czasu też mieliśmy liczne spotkania. Ja, pan prezydent, Wydział Edukacji, państwo też, wielu z was dawało swoje propozycje dotyczące tego, by jednak zmienić naszą propozycję pod innym kątem. I tak też się już stało, ale to już będziemy omawiać, będę takie kwestie omawiać na tych spotkaniach już dzielnicowych, które wnioski, na czym polegały i też dlaczego chcemy się przychylić do pewnych kwestii. Natomiast ja też bym prosiła z państwa strony o też takie merytoryczne podejście i popatrzenie jakby na tę sprawę całościowo, bo tak jak pan prezydent powiedział, no czasu mamy niewiele, dlatego że zgodnie z obecnymi datami, obecnymi terminami, tak na dobrą sprawę pan prezydent powinien przedstawić projekt pierwszej uchwały sieciowej do końca grudnia, tak, aby później w styczniu były te dwa czytania pierwszej uchwały, aby później mogło to być przekazane do pani kurator, która ma 21 dni na opinię i aby potem znowu to powróciło na Radę Miasta. Także to będzie druk dwuczytaniowy, tak by zmieścić się w tym terminie do końca marca. My oczywiście znamy już teraz terminy sesji przyszłorocznych i właśnie powiedzmy ta ostatnia sesja ma chyba termin 29 marca, z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o takie tutaj transparenty, proszę państwa, no to nie jest, wydaje mi się, kwestia do
jednostek samorządu terytorialnego. To są decyzje ustawowe. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, zresztą tak jak dyrektorzy tutaj obecni szkół ponadgimnazjalnych, że ta kwestia w 2019 roku kumulacji dwóch roczników będzie pewnym rodzajem, pewnym problemem, znaczącym problemem, zwłaszcza dla tych liceów, które no, mają wielu uczniów. Niemniej jednak po pierwsze jeszcze jest na to czas. My też prowadziliśmy rozmowy i pani dyrektor Wydziału Edukacji także spotykała się z dyrektorami liceów, jak ten problem rozwiązać. Więc prosiłabym właśnie, aby nie wykazywać takich niepotrzebnych, złych emocji, bo my naprawdę chcemy przeprowadzić tę reformę tak, by w pierwszym miejscu patrzeć na dziecko. I też, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na to, że wszystkie osoby, które pracują przy tym projekcie, które prezentują, tak i Państwo, też jesteście rodzicami czy dziadkami i też mają na względzie dobro swoich dzieci. Także przekazuję teraz głos panu dyrektorowi Domajewskiemu i dziękuję Państwu jeszcze raz za to, że tak licznie przybyliście. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bym chciał zilustrować kilkoma liczbami to, co powiedziała pani prezydent. Pani prezydent przed chwileczką wspomniała, że liczba dzieci w wieku szkoły podstawowej, czyli od 7 do 14 lat, będzie się zwiększać. Wprawdzie ten wzrost nie jest co roku jakiś znaczący bardzo, bo jest to zaledwie około 1000 uczniów, jednak w skali całego miasta tendencja jest ciągle wzrostowa. Dlatego istnieje potrzeba tworzenia szkół podstawowych i w pewnym sensie to, co zostało przyjęte w założeniu projektu, który Państwo poznali, jest to powrót do sieci szkół sprzed reformy, w której wprowadzono gimnazja. Proszę zobaczyć również, że w przypadku obecnych szkół ponadgimnazjalnych, szkół zawodowych, liceów i techników, już wiedzieliśmy wcześniej o tym, że jest spadek liczby uczniów w tym wieku, a tendencja no, wydaje się jeszcze spadkowa, zanim w kolejnych latach nastąpi niewielki wzrost. Już to obserwujemy teraz, zresztą Państwo radni również też pytali w swoich interpelacjach, dlaczego w szkołach ponadgimnazjalnych tak dużo miejsc pozostaje wolnych. Kilka lat temu, i ta sytuacja się powtarza, około 4000 miejsc jest więcej niż kandydatów, którzy chcą uczęszczać do samorządowych szkół ponadgimnazjalnych. Proszę Państwa, natomiast całkowita tendencja po połączeniu obydwu wykresów, tutaj zwracam uwagę, że szkoła podstawowa będzie trwać 8 lat, a szkoły ponadpodstawowe uczą w krótszym okresie, zatem ta ilość uczniów, którzy są w wieku od 7 do 14 lat, powoduje, że jednak liczba ludności się zwiększa. Chciałbym, żeby Państwo też zauważyli, jak zmieniała się liczba uczniów w poszczególnych latach. Mamy dane od 2007 roku z Systemu Informacji Oświatowej. Te dane są w jednolity sposób gromadzone, zatem możliwe jest ich porównywanie. Niebieski słupek to liczba uczniów, JST to jednostka samorządu terytorialnego, czyli gmina miejska Kraków. Natomiast IOP to są inne organy prowadzące, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje. I widzimy wyraźnie, że liczba uczniów w szkołach niesamorządowych wzrosła w ciągu tych ostatnich 9 lat, odkąd dane w ten sposób są gromadzone. Przy czym proszę zauważyć, że również w roku 2016-17 też na takim samym poziomie z wielkim wzrostem występuje liczba uczniów w całym systemie edukacji w Krakowie. I widzimy również wzrost w szkołach podstawowych, widzimy tendencję wzrostową, no z wyjątkiem tego roku, bo Państwo dobrze wiedzą, że w tym roku osłabienie tej tendencji wzrostowej spowodowane było mniejszą liczbą uczniów w klasach pierwszych, ponieważ na skutek zmian w ustawie część uczniów pozostała w przedszkolach. Natomiast tendencję widzimy wzrostową również w przypadku tych zielonych podstaw słupków, czyli w przypadku szkół prowadzonych przez inne organy prowadzące.
Proszę Państwa, tutaj sytuacja, bo teraz martwimy się również, i to może dobrze, że o ten rok 2019, natomiast pewne już skutki zmian i wprowadzanych kolejno reform spowodowały jakieś zaburzenie trendów i teraz trudno tak jednoznacznie stwierdzić, jakie będą liczebności roczników. Znaczy pewnie to można przeanalizować, ale proszę zobaczyć, że takie wysokie słupki to są dzieci, które jako sześcioletnie poszły do klas pierwszych. I teraz widzimy, że w roku 2010, we wrześniu 2010 roku, w kolejnym roku, to był rok, w którym reforma już funkcjonowała, w kolejnym roku nastąpił wzrost, natomiast był czas, kiedy przesunięto wprowadzanie tej reformy, odroczono tą reformę i widzimy tam 4600, zdaje się, dzieci w roczniku. I to falami przechodzi przez kolejne klasy szkół podstawowych i pewnie niepokojącym jest to zjawiskiem, że te liczby oddziałów się różnią. I to, co było pewnie przedmiotem troski w tym roku, to żeby nauczycielom, którzy kończą nauczanie w trzeciej klasie szkoły podstawowej, zapewnić możliwość zatrudnienia w pierwszych klasach szkół podstawowych. Jak Państwo wiedzą, mimo tego, że wcześniej zapowiedzi były dosyć zatrważające, nie doszło do takiej sytuacji jakichś masowych zwolnień nauczycieli. Czyli możemy pewną polityką, konstruktywnymi rozwiązaniami spowodować, żeby skutki zmian nie były odczuwalne zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli. Proszę Państwa, tylko to jest wykres dotyczący szkół podstawowych niesamorządowych. Podobna sytuacja. Widzimy wzrost liczby uczniów. Proszę Państwa, natomiast co się dzieje w gimnazjach? To, że reforma dotyczy głównie gimnazjów i tak jest nazywana, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa pozostaje do rozwiązania również w samej gminie, ponieważ jak Państwo zauważają, znowu tutaj w tym przedziale wiekowym maleje liczba uczniów w szkołach, w gimnazjach. Co więcej, część, te czerwone z kolei słupki, oznaczają liczbę uczniów w gimnazjach niesamorządowych. Proszę zobaczyć, jak maleje liczba uczniów w gimnazjach. Jest to również związane potem z możliwością pracy nauczycieli. Znaczy, jeżeli ta liczba maleje, to wiadomo, że możliwości zatrudnienia. No, tutaj ten sam wykres, tylko w rozbiciu na poszczególne klasy. Oczywiście wiadomo, tendencja zniżkowa. No, z kolei w niesamorządowych gimnazjach liczba uczniów rośnie. Co dodatkowo oczywiście jeszcze pogłębia spadki w gimnazjach samorządowych. Natomiast jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, to się również zgadza z tym wykresem demograficznym. Liczba uczniów maleje, przy czym mniej więcej jednakowa liczba, ten jaśniejszy kolor, chyba czerwony, pokazuje, że mniej więcej jednakowa liczba uczniów uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych, liceów. Natomiast nie widzimy tutaj żadnej potrzeby, żeby wzrastała, proszę, liczba miejsc w szkołach. Ponieważ po pierwsze to, że jak powiedziałem wcześniej, zostaje po rekrutacji mnóstwo miejsc. Co więcej, jakby Państwo spojrzeli na rok 2007, no może nie widać wyraźnie, natomiast żeby nawet dojść do roku 2007, potrzeba czasu. W tym momencie nie ma potrzeby, aby rozwijać sieć szkół ponadpodstawowych. To jest wykres w zawężeniu tylko do liceów. Licea najbardziej odczuły spadki demograficzne i udział szkół niesamorządowych. Samorządowe. Chciałbym Państwa zainteresować technikami. Tutaj pełen sukces, o tym mówiło się, o tym szkolnictwie zawodowym wcześniej. Również nawet samo zachowanie jednakowego poziomu mniej więcej naboru przez lata jest wielkim sukcesem. Proszę Państwa, były spadki, jeśli chodzi o liczbę uczniów, były spadki w liceach, natomiast szkoły zawodowe, mam na myśli technika, znakomicie się obroniły. Ostatni slajd, dziękuję. Ostatni slajd dotyczy szkół zawodowych. No tutaj spadki, ale z tym pewna też nadzieja w przypadku reformy. Być może, że zmiana podstawy programowej w kształceniu szkół branżowych pierwszego stopnia spowoduje również odwrócenie trendu i chętnie się będą uczniowie uczęszczać do szkół branżowych pierwszego stopnia. Proszę Państwa, to jest taki wstęp merytoryczny. Chciałbym Państwu jeszcze dwa słowa powiedzieć na temat konsultacji, na temat prac zespołu. Mamy świadomość, że każdy z Państwa decydujący się na uczestnictwo w posiedzeniach zespołu
ma opinię na ten temat proponowanych zmian i tą opinię chciałby tutaj przedstawić. Jak pan prezydent powiedział, pewnie mogą towarzyszyć emocje tym opiniom, bo temat jest istotny dla całego środowiska oświatowego i również dla nas. Proszę państwa, niestety to nic nie zmienia faktu, że, o czym również podkreślił pan prezydent, termin narzucony przez ministerstwo jest związany z pewnym reżimem czasowym, w jakim muszą się poruszać samorządy. To wszystko powoduje, że wszyscy musimy bardzo oszczędnie gospodarować czasem. Musimy jako jednostka samorządu terytorialnego wypełnić wymóg, jaki nakłada na nas ustawa. Chcemy jak najlepiej, jak najbardziej konstruktywnie wykorzystać dla nas przewidziany czas i dla każdej dzielnicy. Zatem propozycja dotycząca prac zespołu jest następująca. Spotkania odbywają się według ustalonego i upublicznionego wcześniej harmonogramu. Każde spotkanie dotyczące danej dzielnicy trwa 2 godziny zegarowe. Po krótkiej prezentacji i ustosunkowaniu się strony miasta do wniosków i postulatów, które wpłynęły do urzędu, przedstawia jako reakcja na upublicznioną propozycję sieci szkół danej dzielnicy, następuje oddanie głosu przedstawicielom zespołu, następnie pozostałym uczestnikom. Sposób wykorzystania przewidzianego dla dzielnicy czasu pozostawia się do uznania strony społecznej. Proszę państwa, ważna informacja. Wszystkie posiedzenia zespołu zadaniowego będą nagrywane, a pliki audiowizualne będą publikowane w internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i w portalu Magiczny Kraków. Dlatego proszę państwa o przedstawienie się przed zabraniem głosów. W spotkaniach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane w miarę możliwości lokalowych. Dodam, że są przewidziane większe pomieszczenia niż wcześniej planowano, żeby państwo mogli uczestniczyć w tych pracach tego zespołu. Proszę państwa, jedynie sposobem wyrażenia swojej opinii to jest zabranie głosu na posiedzeniu zespołu. Jeżeli państwo chcą wyrazić swoją opinię, postulat, wniosek, mogą to państwo również uczynić na piśmie, przesyłając do Wydziału Edukacji. Prosimy o zachowanie 7 dni roboczych od daty spotkania, tak żebyśmy te uwagi mogli przeczytać i spożytkować. Zajęcie stanowiska do zgłaszanych na piśmie uwag nastąpi w drodze pisemnej. I tak jak wcześniej powiedziałem, przepraszam za zmiany dotyczące lokalizacji sali, ale sami państwo rozumieją, że miejsce musi pomieścić więcej uczestników. Chcielibyśmy stworzyć dla państwa jak najlepsze warunki dla uczestnictwa w tych spotkaniach, również dla osób spoza zespołu. Proszę państwa, jestem przekonany, że przy poszanowaniu wszystkich stron tego istotnego dla Krakowa i mieszkańców dialogu uda nam się wszystkim osiągnąć najlepszy efekt, czego wszystkim i państwu i sobie życzę. Teraz chciałbym zaprosić państwa na krótką przerwę, natomiast po tej przerwie zaprosić pierwszą dzielnicę do dyskusji. Pani dyrektor jeszcze. Przepraszam, nie zapytałem, czy państwo mają na tym etapie pytania. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Dzień dobry, Ryszard Sikora, szkoła numer 36. Mnie interesują tak zwane warunki progowe. Ja nie wiem, czy państwo to określiliście, czy nie. To znaczy, jakiej wielkości szkoły podstawowe mają być szkołami, nazwijmy to, typowymi. Dolna granica uczniów, górna granica uczniów. Cieszę się, że to ma być szkoła dla ucznia, więc jeśli to będą szkoły bardzo małe, to jednocześnie musimy pamiętać o tym, że zatrudnienie niektórych nauczycieli wcale nie będzie dla tej szkoły dobre, bo będą zatrudniani na część godzin tylko i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Więc te warunki progowe są, myślę, istotne. Druga kwestia, to jest chyba pani prezydent o tym wspomniała, ale chciałbym to usłyszeć, czy na pewno będziemy mieć dane demograficzne dzielnic, bo one się mogą znacznie różnić w stosunku do ogólnych danych demograficznych w mieście. Wtedy będzie można zupełnie inaczej projektować czym się mamy zajmować. Dziękuję bardzo. Tak, od razu odpowiem
odpowiadając, jeżeli chodzi o dane, to oprócz tych danych, którymi dysponuje Urząd Miasta Krakowa, ale też trzeba pamiętać, że inne są dane meldunkowe, inne są dane dotyczące zamieszkania, dotyczące urodzeń w mieście. Stąd też teraz współpracujemy i też właśnie będziemy prosić Główny Urząd Statystyczny o takie szczegółowe dane, bo dla nas też to będzie istotne przy tworzeniu obwodów danych szkół, aby wiedzieć, ile dzieci w danym roczniku znajduje się przy poszczególnych ulicach. Oczywiście to też nie będzie jednoznaczne, proszę Państwa, z tym, że wszystkie dzieci pójdą do danej szkoły, bo oczywiście rodzice mogą skierować dziecko do innej szkoły bądź do szkoły niesamorządowej, więc zapewne zaproponowane przez nas na początku obwody będą jeszcze później korygowane w praktyce. I to samo, jeżeli kwestia granic programowych szkoły, tutaj w tym okresie przejściowym nie przewidujemy takich kwestii, dlatego że te 3 lata tak na dobrą sprawę pokażą nam później, w jaki sposób te szkoły będą funkcjonować. Też musimy brać pod uwagę, jeżeli są wygaszane gimnazja, w danym budynku, gdzie będzie powstawała szkoła podstawowa, jak liczne jest to gimnazjum, jak wiele jest pomieszczeń do nauki, więc to będzie indywidualnie proponowane do poszczególnej szkoły. Na pewno nie ma takiego jednolitego rozwiązania. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? Anna Kozłowska, szkoła to nie eksperyment. Ja chciałabym takie ogólne pytanie zadać. Czy Państwo przeprowadzaliście jakiś sondaż i sprawdzaliście, jakie plany mają inne szkoły niż szkoły publiczne co do swojej przyszłości? Szkoły katolickie, szkoły prywatne, bo rozumiem, że to może mieć bezpośredni wpływ na ilość uczniów, która później się znajdzie w szkołach publicznych, bo jeżeli one będą likwidowane lub zamieniane na szkoły ponadpodstawowe w przyszłości, to może drastycznie się zmienić ilość kandydatów w szkołach publicznych, która będzie w danej dzielnicy. Dziękuję. Tutaj już, bo znaczy ja w ogóle, tak jak pan dyrektor prosił, że oczywiście każda dzielnica rządzi się troszeczkę innymi prawami, inną ma charakterystykę, więc później też liczę na taką dyskusję też właśnie w tym gronie oczywiście i państwa, ale też przedstawicieli dzielnicy. Jeżeli chodzi o szkoły niesamorządowe, to my też już przeprowadziliśmy kilkadziesiąt różnych spotkań, mamy wiele pism od właśnie podmiotów prowadzących tego typu placówki i wiele z nich już zgłasza propozycje, czy chcieliby się przekształcić w szkołę podstawową, czy w szkołę, czy w liceum, bo tutaj są tendencje podzielone. To nie, tutaj nie ma takiej jednej jakiejś kwestii, że większość szkół chce w tą stronę bądź w tę. Ale to oczywiście też wymaga przełożenia na dzielnicę, tak? Bo tak jak mówię, trzeba popatrzeć w kontekście dzielnic i szkół podstawowych. Więc te oczywiście dane są brane pod uwagę i te ich propozycje, ale tak jak mówię, też kwestie obwodów czy naszych propozycji wstępnych na pewno, proszę Państwa, będą weryfikowane przez rok lub dwa, bo to tak jak mówię, nie każdy rodzic, nawet biorąc pod uwagę, bo też bierzemy pod uwagę to, że powstają nowe osiedla, bądź już wybudowane, bądź które powstają, czy w Nowej Hucie, czy w innych obszarach, gdzie wiadomo, że za chwilę te szkoły podstawowe będą potrzebne. Natomiast też, tak jak mówię, nie mamy pewności, czy rodzice poślą dzieci do swoich szkół rejonowych. Tak, mogą je posłać do szkół gdzieś bliżej miejsca pracy, bądź też posłać do szkół niesamorządowych. My tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak? Natomiast my chcemy bazować na danych po prostu statystycznych, dotyczących dzieci mieszkających na danym obszarze, w tych właśnie rocznikach, które za chwilę pójdą do szkół podstawowych. Dzień dobry, Michał Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Mam 4 pytania. Pierwsze moje pytanie brzmi, jaki współczynnik znajomości miasto dopuszcza po przeprowadzeniu reformy? Drugie pytanie, mówi pani o zmianowości. Innymi słowy, jakie są założenia dotyczące zgrupowania dzieci w poszczególnych szkołach, co jest bardzo istotne z perspektywy rodziców, które te dzieci muszą odwieźć do szkoły, a następnie te dzieci odebrać. Drugie pytanie dotyczy miejsc przedszkolnych. Mianowicie będą likwidowane te przedszkola, które znajdują się w budynkach szkół podstawowych, które dysponowały wolnymi miejscami. Te miejsca znikną w momencie przekształcenia szkół z obecnych 6-klasowych w 8-klasowe. Jak miasto jest przygotowane do zmieniających się potrzeb w zakresie miejsc przedszkolnych przy okazji tej reformy? Trzecie pytanie
dotyczy kwestii, o której pani już mówiła, czyli nowych inwestycji. Czy my jako mieszkańcy, czy jako osoby uczestniczące w posiedzeniach tego zespołu otrzymamy od miasta jakieś informacje dotyczące nie statystyk GUS-owskich, a miejskich, dotyczących tego, jak miasto antycypuje, jak będą się zmieniały w poszczególnych dzielnicach grupy mieszkańców w związku z nowymi inwestycjami w zakresie budownictwa mieszkaniowego. I na koniec jedna uwaga ogólna. Państwo nie są samorządem. Samorządem jesteśmy wy, a wy jesteście naszymi przedstawicielami. Ja rozumiem, że przygotowujecie się do reformy, ale jakie działania podejmujecie jako nasi reprezentanci w celu potencjalnego przeciwdziałania podjęciu reformy, której my jako mieszkańcy się sprzeciwiamy? Dziękuję. Szanowny panie, rozumiem, że pan pyta jako pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego czy jako rodzic? Aha, no dlatego pytam, bo przedstawił się pan Uniwersytet Ekonomiczny, nie mieszkaniec Krakowa. Rozumiem, ale jest pan mieszkańcem Krakowa. Ja też jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego i też mieszkańcem Krakowa. Pytanie numer jeden. Co do współczynniku zmianowości, zapewne zapoznał się pan z prezentacją dotyczącą zmianowości ogólną w szkołach. Ta kwestia będzie omawiana dotycząca indywidualnie przy poszczególnych szkołach, przy poszczególnych dzielnicach, bo oczywiście jest to związane z PDN, ten skrót oczywiście pan rozumie, ilości godzin przeznaczonych na danego nauczyciela, ilości oddziałów przeznaczonych na dane pomieszczenie do nauki, więc ta kwestia będzie omawiana. Największa zmianowość jest w szkołach właśnie podstawowych, wśród dzieci najmłodszych, szczególnie w dzielnicach, gdzie te szkoły są, powstają nowe osiedla, czyli Ruczaj, Kliny. To państwo sami dobrze wiecie, bo też media wielokrotnie tę sprawę nagłaśniały. Więc tutaj chcemy jakby zapobiec temu, aby szczególnie te najmłodsze dzieci nie uczyły się na dwie zmiany, aby faktycznie te warunki i komfort nauki był jak najlepszy, do tego, aby rodzice mieli jak najbliżej szkołę podstawową, by nie musieć dowozić dziecka kilka kilometrów do szkoły podstawowej. Co do miejsc przedszkolnych, niech pan mi pozwoli skończyć. Co do miejsc przedszkolnych, nie wiem skąd ma tak pan takie informacje, nie będą likwidowane żadne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Co więcej, no nie wiem, być może pan ma inne informacje, my takiej polityki nie prowadzimy. Jako organ prowadzący oczywiście Rada Miasta może podjąć inną decyzję. Jak pan dobrze wie, my tylko realizujemy pewne działania, a jesteśmy organem wykonawczym, natomiast to Rada Miasta podejmuje decyzję w tej sprawie, jak polityka oświatowa jest realizowana. Co do kwestii tego, jakie działania przedstawiciele państwa jako samorząd realizowaliśmy, aby przeciwdziałać tej ustawie. Proszę pana, to jest decyzja rządu, który został wybrany w demokratycznych wyborach. Czy nam się to podoba, czy nie? Ta propozycja była przedstawiana w programie wyborczym partii, która wygrała w demokratycznych wyborach. I tak jak powiedział pan prezydent, niezależnie od tego, czy jesteśmy za, czy przeciw, samorząd ma realizować zadania centralne. I pan jako pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego powinien doskonale o tym wiedzieć. Dziękuję. Szanowna Pani, odpowiadając na Pani pytanie, skąd wiem, że będą likwidowane oddziały przedszkolne? W propozycji, którą Pani przedstawiła kilka miesięcy temu, dotyczącą tego pomysłu miasta, jak przygotować się do reformy, jest mowa o likwidacji zespołu ogólnokształcących numer 1 przy ulicy Blachnickiego i przeniesieniu dzieci z tej szkoły do szkoły numer 16. I teraz liczba sal w szkole numer 16 wprost powoduje, że nie będzie tam mogło dłużej funkcjonować przedszkole. Stąd to wiem. Wystarczy po prostu policzyć liczbę sal w szkołach dostępnych dla dzieci. Proszę pana, jeżeli chodzi o Blachnickiego, to też jakby pan był na bieżąco w konsultacjach i rozmowach z tymi placówkami. Po pierwsze, dzieci, gdyby zostały zgodnie z tą propozycją przeniesione na ulicę Dietla, to tak samo byłby przeniesiony oddział przedszkolny, więc te dzieci miałyby te miejsca w przedszkolu. A po drugie, ale to już jest temat, jak rozumiem, na rozmowę dotyczącą dzielnicy numer 1. Z uwagi też na tak, ale to była kwestia związana ze szkołą numer 16 przy ulicy Dietla, zespołem szkół.
Z uwagi na to, że też no, dość takie nieeleganckie były sformułowania w stosunku do środowiska szkolnego, nauczycielskiego przy ulicy Dietla, że tam są gorsze dzieci, gorsi nauczyciele, bo takie głosy też niestety do nas dochodziły. Jeżeli jest taka wola i radnych dzielnicowych, i rodziców, aby tam pozostały dzieci w szkole przy Blachnickiego, to pan prezydent podjął decyzję, aby tam funkcjonowała szkoła podstawowa, Anna Dietla szkoła podstawowa i szkoła zespół szkół ogólnokształcących z Rzemieślniczej nie będzie przenoszony, więc może pan spać spokojnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, już chyba bardziej w sposób taki szczegółowy wkraczamy. Przeszliśmy do dzielnic konkretnych. Ja jednak ponowię prośbę o krótką przerwę i zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani sprawami oświaty w pierwszej dzielnicy, o spotkanie za 5 minut. Za 7 minut. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak żeby też Państwa czasu nie zabierać. Jeżeli chodzi o dzielnicę pierwszą, później też oczywiście będziemy odpowiadać na poszczegółowe informacje. Też mam prośbę do Wydziału Edukacji, aby te informacje uszczegółowione dotyczące z tej prezentacji też były przesłane do i członków zespołu, i radnych dzielnicy pierwszej, tak aby, bo tutaj są bardziej szczegółowe dane niż były w tych ogólnej tej pierwszej prezentacji zaprezentowane. Proszę Państwa, z tego, co z tej pierwszej proponowanej naszej zmiany, za którą Państwo się zapoznaliście, było kilka takich, nazwijmy to, momentów zapalnych, które dotyczyły właśnie ulicy, szkoły przy ulicy Dietla, gdzie jest zespół szkolno-przedszkolny. Tam była wtedy propozycja, aby przenieść tam uczniów z ulicy Blachnickiego, ale tak jak powiedziałam, finalnie po różnych rozmowach, po licznych spotkaniach, po licznych konsultacjach tę kwestię zostawiamy, czyli szkoła przy ulicy Blachnickiego będziemy proponować do pani kurator i do państwa radnych, aby pozostała szkołą podstawową. Wówczas zespół szkół ogólnokształcących pozostaje przy ulicy Rzeźniczej, a szkoła przy ulicy Dietla funkcjonuje jak dotychczas i też będzie przekształcona w szkołę podstawową. Drugą rzeczą taką, którą, bo oczywiście Państwo pewnie macie jeszcze swoje uwagi i swoje sugestie, ale to, co my z punktu widzenia urzędu mieliśmy różne interwencje, to była, proszę Państwa, tutaj te dane dotyczą, oczywiście dostaniecie, jak wygląda kwestia pomieszczeń do nauki, jakie są pomieszczenia do wychowania fizycznego, ile jest uczniów ogółem, ile jest dodatkowo oddziałów przedszkolnych w poszczególnych klasach, w poszczególnych szkołach, dlatego że to też jest oczywiście istotne, że jeżeli mamy znacznie większą liczbę pomieszczeń do nauki, to ta liczba uczniów może być większa, ale tak jak Państwo widzicie, no tutaj jakichś szalonych rozbieżności oprócz szkoły przy Smoleńsk i Marka później nie ma. Oczywiście nie mówię o szkołach ponadgimnazjalnych, czyli liceach, które tutaj akurat mamy do czynienia i z dwójką, i z jedynką, i z liceum numer 5, które faktycznie, czy z liceum numer 10, no, które są faktycznie bardzo liczebne. I proszę Państwa, co za tym się wiąże, bo tą mapę oczywiście z rozmieszczeniem poszczególnych szkół, to też w tamtej prezentacji Państwu umieściliśmy, też pokazując w jakiej odległości te szkoły się znajdują. I tutaj dwie są kwestie. Kwestia gimnazjum numer 4. My proponowaliśmy we wstępnej propozycji, aby przenieść do tego gimnazjum uczniów z ulicy, uczniów ze szkoły podstawowej, z ulicy Topolowej, która co prawda nie znajduje się w tej pierwszej dzielnicy, ale jest w niedalekiej odległości od rynku kleparskiego. No, niemniej jednak też licznie rodzice do nas interweniowali z uwagi na to, że tam wiele dzieci uczy się, są to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i to byłby dla nich problem i stres, by zmienić
lokalizację, by zmienić szkołę, by tam się uczyły w tej nowej lokalizacji. I nasza na chwilę obecną po tych interwencjach i konsultacjach wstępna propozycja jest taka, by po prostu to gimnazjum mogło funkcjonować do momentu wygaszenia, natomiast nie widzimy potrzeby tworzenia w tym rejonie, patrząc na dane demograficzne, z uwagi na to, że proponujemy także przekształcenie gimnazjum numer 1 w szkołę podstawową, by w tej dzielnicy powstawała nowa szkoła podstawowa, więc z uwagi na to też, by nie przenosić uczniów obecnie uczących się w gimnazjum numer 4 przy Rynku Kleparskim do innej szkoły, to tutaj proponujemy takie rozwiązanie, aby ci uczniowie mogli po prostu kontynuować naukę w tym budynku. Natomiast w tej lokalizacji nie widzimy potrzeby na tworzenie nowej szkoły podstawowej, a tym bardziej liceum ogólnokształcącego. Druga taka kwestia jeszcze też zapalna. Coś tutaj pomieszałam, panie dyrektorze. Trzeba mi pomóc chyba. To jest kwestia, proszę państwa, gimnazjum numer 2. Tutaj była sprawa dwóch propozycji z naszej strony. Kwestia z przekształcenia w szkołę podstawową bądź włączenia do 5. liceum ogólnokształcącego. Ta sprawa nie jest przez nas jeszcze rozstrzygnięta z uwagi na to, że również oczywiście gimnazjum numer 2 znajduje się w bliskim sąsiedztwie liceum numer 5, które no, jest naszym najlepszym liceum w Krakowie i jest bardzo licznym liceum. Niemniej jednak mamy inne także znakomite szkoły ponadgimnazjalne, które mogłyby poczuć się troszkę źle w tej sytuacji, bym powiedziała. Dlaczego jedno liceum dostaje dodatkowy budynek, a inne nie? Dodatkowo Rada Pedagogiczna wnioskowała o utworzenie w tym budynku akademickiego liceum ogólnokształcącego innowacyjnej edukacji bądź połączenie z 5. liceum. Stąd też tutaj już i do państwa oceny i też chcielibyśmy poznać państwa opinię w tej sprawie, a także później radnych miasta, czy stworzyć tam szkołę podstawową, czy ewentualnie włączyć do 5. liceum, bo z naszego punktu widzenia tworzenie dodatkowej szkoły, dodatkowego nowego liceum dla nas jest najmniej racjonalnym rozwiązaniem. Więc my z punktu widzenia organu prowadzącego jakby widzimy te dwa rozwiązania. Bądź stworzenie nowej szkoły podstawowej, bądź włączenie do 5. liceum. I to są, proszę państwa, te główne kwestie dotyczące takich zapalnych elementów dzielnicy numer 1. Tak jak mówię, kwestia Blachnickiego i Ditla już jest rozwiązana. Pozostaje kwestia gimnazjum numer 4 i gimnazjum numer 2, bo rozumiem, w zakresie szkolnictwa zawodowego tutaj jest kwestia już tylko... Proszę? Pani dyrektor? Jeszcze pani dyrektor, tutaj oddam głos, bo żeby te jeszcze szczegóły a propos szkolnictwa zawodowego państwu przekazała. I oczywiście czekamy na państwa, już zaraz tylko przekażę jeszcze pani dyrektor głos i będziemy państwa słuchać dalej. Witam serdecznie, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące szkolnictwa i zawodowego, i specjalnego, to te propozycje, bo cały czas przypomnę, my rozpoczęliśmy pracę, ale mówimy cały czas o projektach ustaw, które są złożone i być może będą poprawkami poselskimi w trakcie prac w Sejmie zmieniane. Natomiast te zmiany również dotyczą szkół zawodowych, zespołów szkół zawodowych, bo wiemy, że w strukturach funkcjonują zasadnicze szkoły zawodowe, które staną się szkołami branżowymi, jeżeli te ustawy zostaną przyjęte, funkcjonują gimnazja z oddziałami przysposabiającymi do pracy, o czym też państwo wiecie, technika, będą najprawdopodobniej przekształcone z 4 na 5-letnich. Również te zmiany będą dotyczyły szkolnictwa zawodowego i raczej już zmiany nazewnictwa, na przykład szkół przysposabiających do pracy, czy w strukturach szkół specjalnych.
zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów specjalnych. Więc to wszystko, te wszystkie zmiany nie tylko dotyczą szkół ogólnodostępnych, ale również szkół specjalnych i dotyczą również szkolnictwa zawodowego. I koncentrując się już na dzielnicy pierwszej, już od blisko roku albo ponad roku trwają rozmowy w sprawie Zespołu Szkół Mechanicznych numer 4 w takim rozumieniu przeniesienia i poprawy warunków tej szkoły, być może rozszerzenia działalności, ale w związku z tym, że jeszcze do finału troszkę, więc na razie trwają rozmowy, aby poprawić warunki, ponieważ ten budynek, w którym się obecnie mieszczą, nie jest typowym budynkiem szkolnym, jest nieco zdekapitalizowany, więc wiemy, że te rozmowy również były prowadzone przez państwa rodziców zespołu szkół, przez seniorów lotnictwa, również w takim myśleniu o szkolnictwie zawodowym, bardziej w kierunku lotniczym, ale jesteśmy jeszcze w trakcie tych rozmów. Ja dziękuję ślicznie i rozumiem, że teraz czas na państwa pytania. Magdalena Musiał, ja w imieniu Forum Rad Rodziców i Mieszkańców Krakowa chciałabym przeczytać apel, z jakim zwracamy się do Rady Miasta Krakowa. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, my niżej podpisani, kierując się dobrem dzieci, których jesteśmy rodzicami, dobrem Krakowa, którego jesteśmy mieszkańcami i dobrem Polski, której jesteśmy obywatelami, apelujemy do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały sprzeciwiającej się wprowadzeniu zmian do polskiego systemu oświaty w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zawartych w projekcie ustawy Prawo oświatowe, poddanego pod obrady Sejmu w dniu 29 listopada 2016 roku. Dla dzieci zmiany te wiążą się z poważnym zaburzeniem procesu kształcenia i wychowania, pogorszeniem jakości i nierównym dostępem do edukacji. Dla miasta będą się one wiązały z nieplanowanymi i nieuzasadnionymi wydatkami. Dla kraju pociągną za sobą zubożenie kapitału społecznego, nie pozostaną również bez wpływu na polski rynek pracy i wizerunek kraju w Europie. W projekcie ustawy Prawo oświatowe oraz w przepisach wprowadzających ustawę Prawo oświatowe nie znajdujemy ani celu, ani uzasadnienia tak kosztownych i obarczonych tak dużym ryzykiem zmian w systemie oświaty. Dziękuję. Szanowna Pani, rozumiem, że przekaże Pani tę w formie elektronicznej czy pisemnej. Dobrze. Dobrze, dobrze, dziękujemy bardzo. Pan dyrektor Graniczka, Pani dyrektor. Irena Pawlik, dyrektor gimnazjum numer 4. No bo usłyszałam tutaj przed chwilą, że nie wiadomo co z nami. Ja jutro przyjdę do szkoły, chciałabym się dowiedzieć w takim układzie, jaki jest konkretny plan, bo rozumiem, że szkoła podstawowa numer 3 nie zostaje przeniesiona do budynku naszego. Zresztą od samego początku uważaliśmy, że ten pomysł nie jest dobry ze względu na usytuowanie naszego budynku, bo tam jest szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi. Kto zna budynek przy Rynku Kleparskim i wie, w którym miejscu się mieści i wchodzi się do niego prosto ze Starego Kleparza, to było wiadomo, że dzieci niepełnosprawne, rodzice, którzy przywożą dzieci, muszą mieć miejsce, żeby się zatrzymać, zostawić samochód, wejść do szkoły. Więc to po prostu było od samego początku mało realne. Ale chciałabym uzyskać taką informację, że skoro nie ma szkoły podstawowej numer 3 w naszym budynku, to jakie plany w stosunku do nauczycieli i budynku? Bo rozumiem, że szkoła podstawowa w tym miejscu, ja w pewnym sensie się zgadzam z tym, jest mała szansa na to, żeby ta szkoła przetrwała. Bo wszyscy mieszkańcy dzielnicy pierwszej też zdają sobie sprawę z tego, że dzieci akurat w tym rejonie mało się rodzi. I ja jestem realistką. I nawet przeniesienie szkoły z budynku numer 3, szkoły podstawowej numer 3, to według mnie to była ukryta likwidacja. Taka jest prawda, jeżeli chodzi o dzielnicę pierwszą. Jest dużo szkół podstawowych, jest mało dzieci, które mieszkają w dzielnicy pierwszej. Więc no,
jakie są plany w takim układzie miasta co do budynku, szkoły i rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, bo nie zapominajmy, że oprócz nauczycieli w szkole pracują także inne osoby. Szanowna pani dyrektor, bo kwestia jest taka, że to nie jest kwestia, że pani jutro by wiedziała, z jaką decyzją pani przyjdzie, bo tak jak wspominaliśmy, to jest kwestia teraz konsultacji. Będziemy czekać też na państwa pisemne wnioski. Potem jest pierwsze czytanie w Radzie Miasta, drugie czytanie to idzie do kuratorium, potem z powrotem wraca to na sesję Rady Miasta, więc sądzę, że nasze propozycje, które teraz omawiamy, mogą później zupełnie inaczej wyglądać finalnie. Natomiast zgodnie z tą propozycją, o której my mówimy, aby uczniowie mogli kontynuować naukę w tym gimnazjum, proponujemy po prostu wygaszanie tego gimnazjum. A nauczyciele, którzy będą odchodzić z klasami trzecimi, będą mieli możliwość pracy w innych szkołach, bądź w starszych rocznikach, bądź wówczas w innych szkołach ponadgimnazjalnych. Rozumiem. Teraz dziękuję. Pani prezydent, szanowni państwo, jako że pani prezydent nas tam nie wymieniła, to nie oznacza, że my jak gdyby zgadzamy się z tą propozycją, by gimnazjum numer 1 na Bernardyńskiej zostało przekształcone w szkołę podstawową. To znaczy, proszę państwa, tak jak mówiłem gdzieś wcześniej, tak naprawdę władze miasta podejmują tę decyzję i od władz miasta oczekujemy jak najmądrzejszej decyzji wykorzystania potencjału szkół krakowskich. Miałem okazję, nie ukrywam, zaprosić panią prezydent wcześniej, żeby pani prezydent mogła zobaczyć, jak wygląda szkoła przy Bernardyńskiej i żeby przekazać informacje od nas, nie tylko ode mnie, tylko od naszego całego środowiska, które do tej pory nie złożyło żadnego pisma, bo nie składaliśmy żadnego pisma, czekając na, no właśnie na dzisiejsze chociażby posiedzenie i na rozwój wypadków, licząc na to, że może jednak ktoś się zreflektuje i może jednak ta propozycja może będzie kapkę inna, jeśli chodzi o zmiany strukturalne polskich szkół. Jednak wychodzi na to, że absolutnie nie i będzie to tak, jak zostało zaproponowane. Dlatego też, szanowna pani prezydent, szanowni państwo, wydaje nam się absolutnie, że ten potencjał i nauczycieli, i wyposażenia materialnego szkoły na Bernardyńskiej, wyniki uczniów do tej pory pozwalają, aby pomimo to, że państwo, ja rozumiem politykę państwa, że nie bardzo chcecie państwo tworzyć nowe licea, niemniej jednak w Śródmieściu wiemy, jak wygląda sytuacja i jak licea są obłożone. Wiadomo, jakie licea i z jaką tradycją, z jakimi dokonaniami. Ale mam nadzieję, że gdybyśmy przyjęli taką decyzję, że na Bernardyńskiej powstałoby liceum, myślę, że moglibyśmy ulżyć w jakimś tam momencie liceum z tego obszaru. Także jutro złożymy pisma odpowiednie do państwa, do pana prezydenta, do pana przewodniczącego, do radnych z wnioskiem o to, by szkoła na Bernardyńskiej została przekształcona w liceum. Rozumiem, mogę wypowiedzieć się co do podjętej propozycji oceny z gimnazjum numer 2. Absolutnie, bo mamy przecież kontakt między sobą i uważamy, że jest to mądra propozycja, aby gimnazjum numer 2 właśnie gdzieś wzmocniło budynkiem liceum numer 5. Dziękuję. Panie dyrektorze, bo tutaj jeszcze odpowiadając na pana propozycję, bo tak jak mówię, to jest nasza wstępna propozycja, co panu mówiłam, że jakby nie mamy w naszych planach sytuacji takiej, by tworzyć, rozumiejąc pana wyposażenie, na salę wykształconych pana nauczycieli, którzy odnoszą duże sukcesy edukacyjne. Też rozważamy taką propozycję i to też do dyskusji oczywiście dla państwa. My nie bierzemy pod uwagę takiej sytuacji, żeby tworzyć szkołę podstawową w dwóch budynkach, co z punktu widzenia samorządu jest dużo bardziej kosztowne, aby tworzyć. Ja tylko chcę powiedzieć bo oczywiście była kiedyś możliwość propozycji ministerstwa, że może być szkoła podstawowa w dwóch budynkach. My osobiście uważamy, że nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ dzieci są w dwóch budynkach, nauczyciele muszą przychodzić, mogą jest czasami państwo jako
nauczyciele i dyrektorzy dobrze wiecie, jakie różne problemy dla nas, dla samorządu byłoby to super rozwiązanie. Państwo potem logistycznie mielibyście wiele z tym związanych problemów, których ja nawet sobie nie zdaję sprawy. Natomiast osobiście moje jest takie zdanie, pana prezydenta i moich współpracowników, by nie tworzyć nowych liceów. Tak jak powiedziałam, mamy 30% wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych i ta tendencja będzie wzrastać. Oczywiście wzrasta liczba uczniów cały czas i chętnych do tych najlepszych naszych liceów od 1 powiedzmy do 12, tak mówię, oczywiście nie urażając żadnych innych równie bardzo dobrych liceów, ale mówię o tych liceach takich z tradycjami, tak jak pan dyrektor mówił, więc też oczywiście mieliśmy tutaj liczne interwencje i prośby ze strony na przykład 8 liceum ogólnokształcącego, że mają w tym momencie tak obłożoną szkołę tak na dobrą sprawę, gdzie jest bardzo ciasno, by na przykład nie zaproponować, by w gimnazjum numer 1 była na przykład filia przykładowo liceum numer 8, tak? Bo liceum numer 5 wiele i rada pedagogiczna i rodzice interweniowali u nas i drugim takim liceum, mówię pod kątem ilości interwencji dotychczas było liceum numer 8, więc ja nie widzę też na przykład przeciwwskazań przed takim rozwiązaniem, jeżeli byłaby taka wola. No odległość może nie jest jakaś bardzo bliska w przypadku tak jak studenckiej i liceum numer 5 i gimnazjum numer 2. No niemniej jednak być może też może być to jakieś rozwiązanie warte do wzięcia pod uwagę, aby nie tylko piątka była wyróżniona. Ale oczywiście to też musi być zaakceptowane przez państwa radnych i przez panią kurator. Pani prezydent, pozwolę sobie na uzupełnienie z mojej strony. To znaczy, jeśli szkoła podstawowa na Bernalińskiej miałaby zaistnieć tak jak przed 17 laty, to co już było tutaj o wszystkim wiemy, w dzielnicy tej nie ma dzieci. Praktycznie rzecz biorąc jest to bardzo nieliczna grupa. Do pana by przyszły, tak, do gimnazjum. Ale pani prezydent, to nie chodzi o to. To nie chodzi o to. Tylko naprawdę, bo to możemy być podstawówką, bo to nie jest kwestia żadnych ambicji. Tylko naprawdę jest kwestia potencjału, możliwości i ludzi i tej materii. Tak jak powiedziałem, 6 lat pracownie będą niewykorzystane, 6-7 lat będą sobie kurzyły się. I mamy to przerobione i o tym żeśmy mówili. Nie chcę powtarzać tych pewnych oczywistości. Zespołu ludzi nie będzie za moment, za 3 lata nie będzie świetnych chemików i tak dalej. W związku z tym, mówiłem o mądrości decyzji, które państwo, na państwa spoczywa. To nie chodzi o to, żebyśmy się przekomarzali ambicjami jakimikolwiek. Ja naprawdę, jeśli wygram konkurs na dyrektora szkoły podstawowej numer 9, bo pewnie taka dziewiątka by tam wróciła, mogę być absolutnie, jeśli go wygram oczywiście. To nie chodzi o to, żeby być dyrektorem liceum. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Te wszystkie propozycje, które żeśmy składali wcześniej, szły w kierunku tym, tam była mowa, jak państwo dobrze wiecie, o tej propozycji, żebyśmy nie zmarnowali potencjału ludzi i materii. I dlatego była propozycja łagodnego rozwiązania zmian systemowych, a zarazem zrobienia reformy programowej. Ale to już jest inny temat, nie na teraz oczywiście. Dlatego mówię, pani prezydent, i rozumiem w pełni politykę miasta, bo pewnie jakbym był prezydentem, też bym dążył do tego, żeby nie tworzyć nowych liceów. Bo tylko trzeba mądrze popatrzeć, proszę państwa, jeśli nie zdołaliśmy jako samorząd przez parę lat zamknąć pewnych szkół, które powinny być zamknięte i zlikwidowane, możemy się uderzać wszyscy w piersi. To jest nasza wspólna wina, bo powinny być pewne decyzje, powinny być podjęte dużo wcześniej, ale oczywiście nie wracamy już do tego. W związku z tym, proszę państwa, i powtarzam to, że jeśli nam Bóg daje moment i miejsce i czas, i z tego skorzystamy i wykorzystujemy i pomnażamy pewne dobro, to dajmy możliwość tym, którzy to czynią. A ci, którzy czynią na jednym osiedlu, niestety dotykam sprawy drażliwej, jeśli na jednym osiedlu jest szkoła, jakaś szkoła, nieważne jakiego stopnia, do której garną się z innych dzielnic, a obok jest szkoła, do której pies z kulawą nogą, przepraszam za takie określenie, nie przychodzi, to gdzie jest czas
którym należało poddać to, co żeśmy mówili w czasie obrad Okrągłego Stołu. Czyli czas naprawczy, masz człowieku czas na naprawę i tak dalej. A jak nie, to ci dziękujemy i do widzenia. Pokaż, co potrafisz i udowodnij to ten, co robi ktoś z drugiej strony. W związku z tym, jeśli mają funkcjonować licea, o których chodzi ileś tam procent niewykorzystanych, to wykorzystajmy to, co jest jakąś marką, jakąś wartością na mapie Krakowa edukacyjnej. I tylko mówię, proszę Państwa, o niezmarnowaniu, bo pomarnuje się multum rzeczy w wyniku tej reformy, ale tego już nie unikniemy. Chcieliśmy, wszystko żeśmy czynili, proszę mi wierzyć, że wszystko żeśmy czynili, by ona miała inny kształt. Niestety nie udało się. Czas na wnioski będzie, ale będą trochę kosztować nas te wnioski. W związku z tym to my, nasza mądrość tu, w tym miejscu, bez ambicji, ale ma być interes miasta, dzielnicy zachowany, najmądrzej, żeby go wykorzystać. Nie wolno nam zostawić szkoły, gdzie jest świetnie wyposażona i tam będzie, trzeba zmienić ławki, toalety i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, nie chcę o tych oczywistościach mówić, które każdy z Państwa tu wie. Więc nie chcę podgrzewać atmosfery, broń Panie Boże. Składam spokojną propozycję, przemyślaną do głębi. Oferujemy miastu dobre liceum za kilka lat. Dobre. Z piątki, Staszku, absolutnie będę się uczył cały czas, jeśli będzie dane od ciebie. W związku z tym są pewne wzorce w Krakowie, więc dążmy do czegoś dobrego, najlepszego, a nie idźmy i nie równajmy w dół, bo przecież chwalimy się osiągnięciami, wynikami i tak dalej. Przepraszam, za długo mówię. Dziękuję. Ale zrobienie filii, na przykład liceum numer 8 czy liceum numer 2, gdzie proszę Państwa, pamiętajmy, jak to są obłożone licea, ponad 1100 uczniów w każdym z tych szkół, to wydaje mi się nie jest ciągnięcie w dół, Panie Dyrektorze. Jeszcze raz Ryszard Cikora. Ja nie bez przyczyny pytałem o warunki progowe, bo skoro mamy dbać o interesy ucznia, to powinniśmy moim zdaniem również dbać o warunki, w jakich się uczy. W moim przekonaniu uczenie się do 20 godziny to nie są warunki przyzwoite na dzisiejszy czas. W związku z tym, przychylając się do tego, co mówił dyrektor Graniczka przed chwilą i pewnie pan Pietras się na mnie obrazi, jeszcze paru dyrektorów liceów, ale wystarczy tylko powiedzieć, że nie uczycie dłużej niż do 16, na przykład 30. Dobra. Znamy szkoły, które uczą trochę dłużej. Więc myślę, że jest to moment, jeśli już musimy to robić ku wielkiemu ubolewaniu, to może by rzeczywiście pomyśleć w tej chwili o uczniach i o warunkach, w jakich się będą uczyć. Być może, że rozładowanie troszeczkę tych topowych liceów, tak zwanych topowych liceów, i spowodowanie, że w mieście będzie nie 12, jak pani prezydent powiedziała, ale 20 świetnych liceów, czy 30, takich, które będą się w dobrych warunkach uczyć i nie dłużej właśnie niż do 16, spowoduje, że i jakość nauczania się podniesie i będziemy wszyscy zadowoleni. A to można zrobić między innymi dzięki na przykład przekształceniu gimnazjum numer 1 w liceum, czy też na tej samej zasadzie gimnazjum numer 4 można połączyć z dwójką, jak gimnazjum numer 1 z ósemką, jeśli by ktoś chciał tą drogą iść. Ale moim zdaniem tak, lepiej... Oczywiście możemy połączyć, w ogóle możemy wszystkim liceum dać dodatkowe budynki, tylko pamiętajmy, że naszym głównym założeniem jest stworzenie małych szkół podstawowych, by dzieci nie uczyły się właśnie na dwóch zmianach. Panie dyrektorze, proszę mi dać dokończyć. I proszę brać pod uwagę to, że za chwilę będą siódme, ósme klasy w tych budynkach. I co wtedy mamy zrobić w szkole przy ulicy Smoleńsk i Marka, gdzie już jest ponad 500 uczniów? Na tej samej zasadzie, no to przecież to jest na tej samej zasadzie, co mają robić. Panie dyrektorze, dlatego pan od lat tutaj zajmuje się edukacją, proponujemy na piśmie złożyć propozycje do naszych danych w odniesieniu do danych demokratycznych, demograficznych i innych rzeczy po prostu. Zapraszamy. Już bardzo długo ta prezentacja jest dostępna.
Mam tą prezentację, niestety nie ma niektórych danych, które dzisiaj były wyświetlane. To bardzo bym prosiła na piśmie ustosunkowanie się. Ja mówię o tych liceach czy o gimnazjach, które do nas piszą pisma, spotykały się. Przecież oczywiście są zarzuty, że nic w tym czasie nie zrobiliśmy. Myśmy odbyli kilkadziesiąt spotkań z przede wszystkimi, którzy chcieli się spotkać. Ja nie mówiłem, że nic nie robiliście, natomiast rozumiem, że ten zespół i to, co tutaj robimy, to jest po to, żeby wyrażać swoje zdanie. Zdanie, ale żeby... przede wszystkim konstruktywnie na piśmie później nam to przedstawić, a nie tylko krytykować nasze uwagi, tylko żeby powiedzieć, zaproponować rozwiązanie. Ja tu niczego nie skrytykowałem do tej pory. Proszę dać rozwiązanie. Co by pan zaproponował? Które no właśnie liceum, mówię. W którym gimnazjum? Przekształcenie gimnazjum numer 1, na przykład jeszcze jedno liceum, które niewątpliwie... Może... Czy mamy dużo liceum, które mają wolne miejsca? No słabe liceum, a macie państwo pewność, że to będzie dobre od razu liceum? Ja przedstawiam swoją propozycję, pani prezydent, tak jak pani sobie życzyła. Natomiast państwo możecie tą propozycję przyjąć albo jej nie przyjąć. Przecież to chyba po to tu jesteśmy, bo jeśli nie mamy możliwości przedstawiania swojego zdania, no to po co my tu jesteśmy? Dzień dobry Państwu, Marta Tatulińska, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Ja bym miała jedną prośbę i dwa pytania. Moja prośba jest taka, czy na portalu mogłyby się pojawić inne dane niż te, które są, a mianowicie zestawienie liczby uczniów w poszczególnych rocznikach z trendami dla poszczególnych roczników uczniów. Informacje o tym, jaki procent uczniów szkół średnich uczy się czy wybiera szkoły różnego typu, licea, technika, szkoły zawodowe. Jak również informacja o tym, czy symulacja w związku z tym razem z tymi danymi informacja oczywiście o tym, jaki procent uczniów w szkołach średnich to są uczniowie, którzy nie chodzili do naszych szkół podstawowych i gimnazjów, tylko są z gmin ościennych. I na tej podstawie symulacje kumulacji roczników. W dokumentach od państwa, o ile dobrze pamiętam, jest mowa o tym, że mamy 6% miejsc wolnych w liceach. Dobrze pamiętam, panie dyrektorze? 6%? W liceach w 6, średnio 30. Szkoły zawodowe bodaj 40 kilka procent. I tutaj mówienie... W liceach 6, łącznie ponad gimnazjalnych. No 13. Więc właśnie, więc tutaj musimy nazywać rzeczy po imieniu. To nie jest tak, że w szkołach średnich mamy 30% wolnych miejsc. Ja tylko w liceach mamy 6, pani Marta. Tylko w szkołach, w liceach mamy 6% wolnych miejsc, a w szkołach zawodowych mamy ponad 40% wolnych miejsc. Ja osobiście, myśląc też o własnym dziecku, a nie tylko będąc członkiem zespołu, nie chcę się zgodzić na to, żeby moje dziecko za 3 lata stało się gwarantem sukcesu szkół branżowych. Bo w kumulacji roczników, tak na oko licząc, będziemy potrzebowali 1/3 miejsc więcej niż w tej chwili jest obleganych w liceach. I chciałabym, żeby taka symulacja podwójnego rocznika z tym zapleczem, które mamy teraz, powstała, bo taka symulacja da nam pełny obraz tego, ile liceów powinniśmy otworzyć. Ja jestem zdania, że i gimnazjum numer 1, i gimnazjum numer 2 powinny być przekształcone w licea ogólnokształcące, ponieważ pan dyrektor mówił o materii, tak? Ale to jest też materia, jaką my mamy w dzieciach. To jest też potencjał, który my mamy w dzieciach. I one muszą mieć równy dostęp do edukacji ponadgimnazjalnej czy później ponadpodstawowej, jeżeli zamierzają, mają ku temu predyspozycję, żeby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, to nie możemy im takiej szansy zablokować. Dlatego tutaj dbałość o to zaplecze w liceach ogólnokształcących powinno być naszym priorytetem. Pytanie mam również odnośnie
znaczy pytanie w związku z tym, czy taka symulacja jakaś powstała i czy jeśli nie, to możemy na tą liczyć z uwzględnieniem tych danych, o które poprosiłam, to są dane z CIOSZ-a, a nie z GUS-u. A pani Marta, jeżeli odpowiadając, jeżeli chodzi o symulację, to my oczywiście możemy, jak pani napisze, większość tych danych w ogóle jest w raporcie oświatowym, jakby pani mogła mailowo napisać do Wydziału Edukacji, jakie dane są pani potrzebne, natomiast symulację, no to może ewentualnie pani wtedy już we własnym zakresie sobie zrobić, bo my jakby w tym momencie też nie dysponujemy czasem na to, aby indywidualnie symulacje przygotowywać poszczególne. My też opieramy się na pewnych danych, natomiast jeżeli pani będzie chciała przygotować swoją symulację, to jak najbardziej takie dane przekażemy. Ja uważam, że taka symulacja powinna być swego rodzaju punktem wyjścia w ogóle do konstruowania planu jako diagnoza. Natomiast jeżeli pani prezydent sobie życzy, to tak, my przygotujemy. Pani oczywiście opinia, my przygotowujemy zgodnie z naszymi natomiast jeżeli opiniami. Jest taka konieczność, to strona społeczna przygotuje taką symulację. Więc pytanie brzmi, czy taką symulację jakąkolwiek strona miejska przygotowała, zanim ten plan został skonstruowany. I drugie pytanie, bo pani prezydent wspomniała o tym, że nie będzie dzielenia szkół podstawowych między dwa budynki, więc ja bym chciała się dowiedzieć, jak mamy sobie wyobrażać od przyszłego roku, to gdzie dzieci będą chodzić do szkoły, chodzi o dzieci ze szkół podstawowych. Bo jak wiemy, w wielu szkołach jest zmianowość, jest tłok i jeżeli mają dzieci nie przechodzić do innego budynku, to ja już teraz nic nie rozumiem. Znaczy, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to tam, gdzie są szkoły pełne, to wówczas albo będzie przez jakiś okres czasu ograniczony rejon, aby i nabór do klas pierwszych, tak by było miejsce dla klas starszych i wówczas w szkołach, gdzie będą wygaszane gimnazja, by powstawały tam nowe szkoły podstawowe, gdzie będzie nabór do klas pierwszych. Bądź jeżeli w danych szkołach podstawowych, gdzie jest bardzo licznie, przykładowo na Ruczaju i te dzieci mają dość daleko do szkół, będzie wola rodziców, aby poszczególne całe oddziały były przenoszone do budynków tych szkół, gdzie są wygaszane gimnazja, wówczas my też nie widzimy przeszkód, jeżeli taka wola będzie. Czyli rozumiem, że są trzy scenariusze możliwe. Będzie nabór pierwszych klas do wygaszanych gimnazjów, będzie przenoszenie siódmych klas do delegowanie siódmych klas do... Tej opcji nie ma, żeby siódme klasy przechodziły do wygaszanych gimnazjów, tak? A trzecia opcja, całe oddziały będą przechodzić do nowo otwieranych szkół podstawowych w miejscu wygaszanych gimnazjów. Szanowni Państwo, jeśli mogę odpowiedzieć, no ogólnie i co do pewnych zasad, bo zastrzegłam od razu, że przygotowujemy pewną propozycję, wypracowujemy, mam nadzieję, jak najbardziej uda się optymalne rozwiązanie, ale bazujemy na tym, co znamy z projektów i ustawy prawo oświatowe, ale uwaga, najistotniejsze projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. I tam wszystkie możliwości, przeróżne możliwości modelowych rozwiązań są przedstawione. W jakim trybie, kiedy, z jakimi terminami, na jakich zasadach. I tych rozwiązań jest całe mnóstwo, a spotykamy się tutaj po to, aby wybrać te najbardziej optymalne dla dzieci i dla rodziców. Bo to, czy gimnazjum będzie wygaszone, czy będzie przekształcone w szkołę podstawową, czy będzie przekształcone w szkołę technikum, w liceum, w szkołę branżową, czy będzie włączone w struktury tychże samych typów szkół, które wymieniłam, z możliwością funkcjonowania tych klas w dotychczasowych adresach, bo czymżeż innym jest, jak nie zaproponowany przepis, że obwody odrębnie będą ustalane dla szkoły, a odrębnie dla oddziałów gimnazjalnych, które będą włączone w struktury, które na przykład szkoły podstawowej, jest to ewidentne wskazanie intencji, aby pozostawić te oddziały przy włączeniu do innego typu szkoły w dotychczasowej lokalizacji. Więc tych modelowych rozwiązań zaproponowanych jest całe mnóstwo, a naszym wspólnym zadaniem jest wypracowanie i wybranie tych najbardziej optymalnych. I mam nadzieję, że wszyscy w tym zakresie jesteśmy zgodni. Dziękuję. Oczywiście, że tak. Stąd moje pytanie. Jakie państwo rozwiązania proponujecie? Jakie uważacie państwo rozwiązania za optymalne? Tak, żebyśmy mogli o tym dyskutować. Dziękuję. No to są już tutaj przedstawione w tej propozycji. Natomiast kwestia później przypisywania obwodów, rejonów, kwestii naborów, to są dalsze prace już po przyjęciu uchwały sieciowej.
Tak. Jolanta Gajęcka, Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Świętego Wojciecha. Dyskutujemy tutaj w kontekście dzielnicy pierwszej jeszcze o sprawach ogólnych. Myślę, że to jest istotne, żeby sobie dopowiedzieć, zanim będziemy się zajmować konkretnymi dzielnicami. I rzeczywiście chciałabym się włączyć w tę dyskusję na temat liceów ogólnokształcących. O tym, że jest ich bardzo dużo w Krakowie, to już przy okrągłym stole mówiliśmy i że należy po prostu zacząć dbać o to, żeby rzeczywiście oferta liceów ogólnokształcących była kierowana do tej młodzieży, która tam docelowo powinna trafiać, a nie przypadkowa. Natomiast teraz włączam się w te głosy poprzedzające, ponieważ musimy mieć świadomość, że za 3 lata będziemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami liceów. Liceum 4-letnim i liceum 3-letnim. W związku z tym moja osobista propozycja, myślę, że dyrektorzy liceów jak najbardziej ją poprą. A żeby zrobić takie osobne spotkanie z dyrektorami liceów ogólnokształcących krakowskich, żebyście Państwo wspólnie usiedli i zastanawili się już w tym momencie, jak pokierować naborem do liceów na rok szkolny 2017-18, ażeby już przewidywać ewentualnie miejsca do przyjęcia tych dzieci ze skumulowanych roczników. Bo tak jak Państwo tutaj mówicie, nie mogą przez reformę dzieci tracić i potem rzeczywiście nie może być tak, że z jakichś powodów dzieci do liceów się nie dostaną. Czyli będziemy mieć do czynienia z dwoma różnymi liceami za 3 lata. Dlatego być może ta propozycja, żeby już przygotowywać miejsca do funkcjonowania tych liceów w zwalnianych przez gimnazja budynkach, byłaby godną rozważenia. Natomiast druga kwestia dotyczy szkół podstawowych, to też jest zasada taka ogólna. Rzeczywiście obserwujemy wzrost liczby urodzeń i tak jak pan dyrektor pokazywał, 2022 rok to około 57 tysięcy dzieci w wieku od 7 do 14 lat, czyli potencjalnie tych, które będą chodzić do szkoły podstawowej. Ale przypomnę jeszcze raz dane z roku 98. Wtedy do szkół podstawowych w Krakowie chodziło 75 tysięcy dzieci. I dlatego ja przestrzegam bardzo mocno przed takim zero-jedynkowym potraktowaniem tej sprawy, bo odtworzenie sieci z 98 roku może być przysłowiowym strzeleniem sobie w kolano. Nie będzie tyle dzieci, tym bardziej, że wtedy mieliśmy przede wszystkim szkoły podstawowe samorządowe, natomiast szkół prowadzonych przez inne organy było niewiele. Teraz ten odsetek jest zdecydowanie większy, bo mamy 142 szkoły podstawowe, w tym 97 szkół podstawowych samorządowych. Widać, że tych szkół niesamorządowych jest bardzo dużo i wiele z nich się będzie przekształcać w 8-klasowe szkoły podstawowe. Mało tego, bardzo podobnie jest w gimnazjach. Tych gimnazjów mamy chyba 104, ale ponad połowa to są gimnazja niesamorządowe. Dlatego też, jeżeli tam organy prowadzące podejmą decyzję o przekształceniu się właśnie w szkoły podstawowe, może być ten problem, o którym tutaj pani mówiła, czyli no, zbyt małej liczby dzieci po prostu do tego, żebyśmy wszyscy bezpiecznie i stabilnie funkcjonowali przez następne lata. Także to sprawy ogólne, natomiast ja z wielką życzliwością i zadowoleniem przyjmuję też tę informację o tym, że szkoła podstawowa przy Blachnickiego zostanie, ponieważ też koleżanki prosiły o to, chociaż to druga dzielnica, ale mówimy o tym dzisiaj. No i rzeczywiście, że się nic nie zmieni, jeżeli chodzi o DITLA. Dziękuję. Łucja, przepraszam, tej pani jeszcze prosiła. Łucja, bo pani tutaj prosiła tak, już któryś raz. Anna Kozłowska, raz jeszcze ja chciałam zapytać, co Państwo planujecie doraźnie, jeżeli chodzi o rozładowanie tego ścisku w szkołach podstawowych, bo wiele szkół podstawowych w tej chwili, czy w tej dzielnicy, czy w innej dzielnicy, no nie ma możliwości lokalowych na zatrzymanie klas siódmych, nim dojdzie do tego, że zostaną zmienione obwody, te dzieci zostaną dopiero z przedszkoli inaczej rozlokowane na terenie miasta to tą sytuację będziemy mieli klarowną za 6-7 lat. Czy teraz w tych przypadkach, gdzie Państwo będziecie zmieniać decyzją gimnazjum w szkołę podstawową, zakładacie, że rekrutacja do takiej nowej szkoły podstawowej, która się będzie tworzyć, będzie na wszystkich poziomach klas możliwa, czy tylko od klasy pierwszej szkoły podstawowej, bo być może taka rekrutacja otwarta do klas i drugich, trzecich, czwartych, aż do
do 7, mogłaby rozładować trochę sytuację ścisku w szkołach podstawowych. Ja mam dziecko w szkole 72 i tam w ogóle nie ma warunków lokalowych, żeby te dzieci mogły się uczyć swobodnie. Już teraz chodzą dzieci na dwie zmiany, więc pytanie jest, co będzie za rok i za dwa, więc być może otworzenie takiej rekrutacji do tych szkół, które będą przekształcane z gimnazjów w szkoły podstawowe, trochę rozładuje problem, bo myślę, że sporo rodziców zdecyduje się na przesunięcie dzieci do innych placówek. Dziękuję. Wie Państwo, oczywiście, bo to jest kwestia też bardzo indywidualna, bo tak jak w przypadku obszarów, tak jak Ruczej, czy na przykład znana taka sprawa szkoły 53, gdzie tam już była groźba trzech zmian, my też wynajęliśmy dodatkowe pomieszczenia, tak, aby nie było takiej sytuacji, więc tutaj jeżeli chodzi o nabór, to oczywiście jeżeli, tak jak powiedziałam, w tych rejonach, gdzie te szkoły są bardzo przetłoczone i bardzo liczne, to będzie możliwość oczywiście naboru do wszystkich poziomów, do wszystkich klas, tak? Oczywiście jeżeli rodzice wyrażą też taką wolę. Natomiast w przypadku, tak jak mówię, innych placówek, to planujemy zrobić to w ten sposób, bo mamy kilka tak na dobrą sprawę takich szkół bardzo licznych, gdzie na szczęście no, budują się też nowe placówki oświatowe, które troszeczkę w przeciągu tych 2-3 lat odciążą też te szkoły, jak w przypadku południa Krakowa. Natomiast wówczas wtedy przez kilka lat ograniczymy po prostu nabór do klas pierwszych, tak by było miejsce dla klas 7 i 8. Ale tak jak mówię, tutaj już prowadzimy indywidualnie też rozmowy z poszczególnymi dyrektorami właśnie w tych szkołach, które są zagrożone brakiem miejsc dla klas 7 i 8 ze swoich szkół podstawowych. I w sytuacji takiej, tak jak to jest szkoła przy ulicy Modrzewiowej, tak u pani, tak? W przypadku takiej, gdzie powiedzmy nie ma możliwości takiej, by jest wygaszane gimnazjum, powiedzmy w tamtej okolicy, no to jeżeli będzie faktycznie sytuacja taka, że grozi ta wielozmianowość uczniom, no to będziemy również wynajmować w pobliżu jakieś lokale użytkowe. Po prostu tak jak zrobiliśmy w przypadku kilku szkół podstawowych na terenie Krakowa, bo nie jest to, szkoła podstawowa 50, czy nie jest jedynym przypadkiem, jakby, które takie rozwiązania prowadzi. Dzień dobry, pani prezydent. Ola Czosnowska, Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej, gimnazjum numer 1. Chciałabym się odnieść do słów pani prezydent co do potrzeby kolejnego liceum w Krakowie. Ja jako przedstawiciel Rady Szkoły, przewodniczący, rozmawialiśmy z rodzicami klas trzecich i mamy około 70% akceptacji powstania liceum, dobrego liceum na bazie gimnazjum numer 1, więc tutaj... I odnoszę się jeszcze do wczorajszego wywiadu pani minister Zalewskiej w gimnazjum w Choroszcznie, która stwierdziła jednoznacznie, że to decyzja rad rodziców, dzieci, organu prowadzącego jest to, jak zostanie przekształcone gimnazjum. Czy to ma być szkoła podstawowa, czy to ma być liceum, czy szkoła branżowa. My jako rodzice uważamy, że tu by było ogromną stratą dla Krakowa niszczenie bazy lokalowej i przede wszystkim wiedzy i nauczycieli, którzy tam pracują. Natomiast co do bazy lokalowej, może powiedzieć i historii tego budynku kolega, który jest historykiem sztuki, którego dziecko chodziło tam, więc prosiłabym, żeby on... Ale to ja mam uprzejmą prośbę, napiszcie Państwo takie pismo do Wydziału Edukacji, napiszcie taki wniosek, że też mieliście spotkanie z rodzicami, że jest taka wola, bo naprawdę my, tak jak Państwo widzicie w kwestii Blachnickiego czy innych rozwiązań, naprawdę to bierzemy pod uwagę. To nie jest tak, że zaproponowaliśmy coś i już nic innego i żadnej zmiany nie wprowadzimy. Dominik Pajewski z POS. My jako rodzice generalnie mamy problem, bo wiadomo, nie tworzymy jednolitego środowiska, nie możemy mieć... Proszę, czy pani reprezentuje szkołę numer... Nie, akurat rodziców, ja jestem z Porzeczkowej, jeśli o to chodzi, ale w tym temacie dyskutujemy o dzielnicy pierwszej, także w tym temacie chciałem mówić, tak? Niemniej, tak jak mówię, rodzice nie stanowią jednolitego środowiska, nie mamy własnych przekonań politycznych, takich mieć nie możemy. Natomiast naszym plusem jest to, że my mamy bardzo dużą wiedzę praktyczną na temat tego, gdzie nasze dzieci chodzą, tak? Pani prezydent, wszyscy wiemy, że dzielnica pierwsza jest dzielnicą bardzo specyficzną. Tutaj większość, no może większość przesadzam, ale znaczny procent dzieci jest dowożonych.
jest dowożonych zarówno do szkół, do liceum, do gimnazjum, także do szkoły podstawowej. Natomiast teraz to nie są rejonowe, no więc trudno tutaj mówić. Tak. Natomiast to nie jest tak, jak pani prezydent powiedziała, że my wiemy, że pan dyrektor Graniczka, jeśli szkołę otworzy, to będzie dobra szkoła i do tej szkoły zawsze rodzice dowiozą dzieci. Natomiast nie ma możliwości, żeby w pierwszej dzielnicy otworzyć 3 nowe szkoły podstawowe i liczyć na to, że tam rodzice będą te dzieci dowozić. Wiemy o tym, że dzielnica pierwsza nie posiada mieszkańców z własnymi dziećmi i takich mieszkańców mieć nie będzie. Budynki, szkoły, które się tam budują. Szkoły proponujemy otworzyć? Właśnie do tego, o tym rozmawiamy, do tego dążę. Budynki, które się tam budują, nie będą posiadały mieszkańców z dziećmi w wieku lat 6, 7, 8, żeby posłać tam dzieci do szkoły podstawowej. Więc nie rozumiem, dlaczego urząd myśli kategoriami, że nie można otworzyć nowej szkoły nowego liceum, które będzie miało zagwarantowany napór, będzie miało zagwarantowane dzieci, które zostaną tam dowiezione, natomiast planuje otworzyć 3 nowe szkoły podstawowe na tym rejonie. Tak? Jakie 3 nowe? 2, przepraszam. 2, czy to, ale jedna jest łamana. No, w tej chwili się dowiedzieliśmy, to są wiadomości z wczoraj. Ale naprawdę, jak będzie wola i decyzja i Rady Miasta i Państwa opinie w sprawie tego, by powstawały inne typy szkół, tak jak mówię, my naprawdę nie chcemy tutaj udowodnić, że zrobimy tak, jak chcemy. Pani prezydent, my też nie staramy się niczego udowodnić. My jesteśmy tutaj po to, żeby przekazać pani. Bardzo dobrze i bardzo właśnie o to chodzi w tym spotkaniu, więc bardzo prosimy o takie uwagi i naprawdę prosimy też na piśmie o takie sugestie, że były spotkania, że tego taka ilość rodziców chciałaby, aby ich dzieci kontynuowały naukę. Jak najbardziej oczywiście. Proszę nie wymagać, żeby rodzice składali pani wnioski na piśmie. Jesteśmy tutaj po to, żeby przekazać państwu praktyczne wiadomości, które mogą wpłynąć na siatkę szkół w tej dzielnicy. Tak? Jesteśmy zdania jako rodzice, że powstawanie tam nowych szkół podstawowych mija się z celem. Jeśli można odpowiedzieć. Szanowni Państwo, bo tak dużo głosów wybrzmiało, które dotyczą gimnazjów, przyszłości gimnazjów, ale w kontekście liceów czy przekształcenia w liceum może mniej, jeżeli chodzi o włączenie. I też mnóstwo argumentów, to nie jest kwestia sporu na argumenty, ale dwie szkoły podstawowe, które są w tej dzielnicy, szkoła podstawowa numer 1 przy ulicy Świętego Marka, jest tam 17 pomieszczeń do nauki, a liczba oddziałów ogółem 19. Państwo dyrektorzy doskonale wiedzą, państwo nauczyciele, którzy są tutaj obecni, że to nie jest dokładnie 1:1. Jeżeli oddział jest bardziej liczny, czyli liczy więcej niż 24 uczniów, taki oddział jest dzielony na grupy. Więc już tutaj wchodzimy w różnicę między godzinami nauczycielskimi a godzinami uczniowskimi. Tak? Podział na grupy oznacza, że potrzebujemy dla danej klasy, dla danego oddziału podzielonego na grupy 2 sale, a nie 1 salę. Pamiętajmy, że szkoły podstawowe to również świetlice, które są wyłączone i zazwyczaj te świetlice służą od otwarcia szkoły do jej zamknięcia uczniom. Kolejna szkoła podstawowa, aha, i jeżeli chodzi o szkołę przy Marka, 444 uczniów. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, kolejna, 4 przy Smoleńsku, 21 pomieszczeń do nauki, już dzisiaj 23 oddziały, 538 uczniów. Pamiętajmy i znowu to samo powtórzę, tak? Czyli bardziej liczne oddziały, bardziej niż 24 uczniów w oddziale, skutkuje tym, że jest to oddział dzielony na wielu zajęciach na grupy, czyli potrzeba jest 2 kolejnych sal dla danego oddziału. I mówimy o sytuacji, która jest dzisiaj, a nie sytuacji, która będzie za 2 lata, za rok czy za 2 lata, kiedy będziemy mieć klasy 7 i 8, czyli 2 roczniki więcej, dla których nie przybędzie klas. Zrobi się po prostu ciaśniej, a myślę, że truizmem jest przypominanie, że jak obserwujemy ruch, to raczej rodzice wioząc czy dowożąc dzieci, dowożą raczej do centrum, a nie z centrum na obrzeża miasta. Dziękuję. Okej, pani dyrektor, tylko powoływanie przykładu Marka czy Szlak mija się całkowicie z celem, bo to staramy się państwu przekazać, że tamte dzieci także są dowożone. Nie ma gwarancji, że jeśli na Bernardyńskiej powstanie szkoła podstawowa, to tam te dzieci też zostaną dowożone, tak? Ja mogę powiedzieć ze swojego przykładu. Ja mieszkałem w dzielnicy 3 i moje dziecko od 4 klasy jeździło na Szlak, a później jeździło do pana Graniczki.
Natomiast ilu takich... Dobrze, no proszę, proszę bez takich spojrzeń, panie dyrektor. Ilu takich rodziców będzie? Nie jesteśmy w stanie tego zaplanować, dlatego chcemy państwu pokazać, że dzielnica pierwsza jest dzielnicą bardzo specyficzną. Nie ma tutaj zastosowania żadnych danych statystycznych, bo nie będziemy wiedzieli, ilu tych rodziców dowiezie tam dzieci, a ilu nie. Wiemy, że liceum ma tam rację bytu ze względu na położenie, ze względu na to, że dziecko pójdzie stamtąd do muzeum, pójdzie na wystawę. Tam będą powstawać zawsze, będą powstawać licea z tej wyższej półki. Brzydko to brzmi, ale tak to w praktyce wygląda. Więc dlaczego nie możemy odciążyć piątego liceum poprzez utworzenie nowego? To nie w ten sposób myślenie, pani prezydent. Dlaczego możemy zlikwidować pięć słabszych liceów w innym miejscu, a dlaczego stoimy na takim stanowisku, że nie otworzymy żadnego nowego? Szanowni państwo, przepraszam, bo to zrobiła się z tej wypowiedzi polemika, ale szanowni państwo, ja rozumiem to, że myśląc o tym, że w miejsce gimnazjum numer 2 liceum jednocześnie jakby dajemy zgodę na to, że przymarka będzie pewno około 700 uczniów, a na Smoleńsku 800-900 uczniów w szkole podstawowej. Uwaga, bo mam prośbę, żeby o tych zależnościach pamiętać. Tak, dziękuję. Szanowni państwo, licea to są szkoły powiatowe. To nie są tylko szkoły dla mieszkańców miasta Krakowa. No pamiętajmy też o tym, że musimy patrzeć też na dzieci w szkołach podstawowych z Krakowa. Więc ja mówię, jak najbardziej prosimy takie też uwagi. Oczywiście będziemy też je brali pod uwagę, bo to są takie te dwa, tak jak mówię, kwestia Blachnickiego jest rozwiązana i kwestia gimnazjum numer 2 i gimnazjum numer 1 jest tutaj tym, nazwijmy to elementem niezgody, powiedzmy, czy dyskusji. Bo to są te dwa miejsca, tak? Ustosunkować. Nie jestem architektem, przepraszam bardzo, ani inżynierem budownictwa, ale patrząc na budynek na ulicy Bernardyńskiej, jest to budynek zabytkowy. Konserwator zabytków, jeżeli tam trzeba by było przebudować ciągi sanitarne, szkolne dla maluchów, jeżeli to ma być szkoła podstawowa, niestety, jeżeli państwo byście przyszli, schody są wysokie, drzwi wejściowe sięgają klamka 1,50 m, co normalny maluch nie otworzy. Jak państwo sobie wyobrażacie demolowanie szkoły, która jest przygotowana do nauczania uczniów od 13 do 18, żeby wprowadzić maluchy 7-8-letnie? Szanowna pani, szkoła Przymarka i Smoleńska są też budynkami zabytkowymi. Natomiast jeżeli chodzi i o budynek przy Bernardyńskim, się kończąc też temat tutaj, no bo jak rozumiem, są głosy, żeby dalej były te różne rozwiązania przyjęte i one muszą tutaj już być gdzieś przez nas później wzięte pod uwagę i podjęta nasza decyzja. Oczywiście potem jest jeszcze kwestia Rady Miasta, więc to też nie jest temat zamknięty dzisiaj przez państwa, absolutnie. No wcześniej tam funkcjonowała szkoła podstawowa, oczywiście te wymogi przeciwpożarowe się pozmieniały, ale to też jest długi okres czasu na to, aby móc wówczas to dostosować, więc tutaj nie bałabym się o tego typu kwestie. Natomiast tak jak mówię, no być może też z kilku tych naszych propozycji, które teraz wspólnie w tym roku wypracujemy, później się okaże, że powołamy gdzieś liceum czy szkoła podstawowa, która za 2-3 lata w ogóle przestanie mieć rację bytu, bo może źle po prostu, no właśnie tak jak pan mówi, zaplanujemy coś, gdzie akurat w dzielnicy numer 1 jest to szalenie trudne do wskazania, jeżeli chodzi o jakieś preferencje i rodziców, i demografię, a po drugie też, na co zwracam uwagę, wzrasta liczba uczniów w niesamorządowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, które również się w centrum znajdują, a maleje nam w ogóle liczba uczniów w gimnazjach, więc też trzeba pamiętać o tym, że w następnych latach będzie też mniej finalnie uczniów w liceach. Oczywiście w tych liceach jedynce, dwójce, piątce, szóstce, siódemce, ósemce, dziesiątce, dwunastce, z uwagi na to, że jest tam mnóstwo dzieci spoza Krakowa i są to no, najlepsze licea w Krakowie, to obłożenie pewnie będzie zawsze na podobnym poziomie. I tutaj ten rok taki przełomowy no, może być jakby no, z
z krzywdą dla tych dzieci, że te nabory będą musiały być ograniczone, aby pomieścić kolejny rocznik. Niemniej jednak to będzie taki też okres przejściowy, więc to też nie będzie trwało wiecznie. Więc tutaj, tak jak mówię, oczywiście kwestia jest taka, że my to rozważenie nadal, żeby, jak rozumiem, państwo postulujecie za tym, aby budynek przy Bernardyńskiej nie był szkołą podstawową, nie był filią żadnego z liceów z tradycjami krakowskimi, tylko oddzielnym, nowym liceum ogólnokształcącym, jak rozumiem. Szanowna pani prezydent, pozwolę sobie, nie chciałbym zanudzać państwa tematem gimnazjum numer jeden, bo myślę, że to nie jest aż tak trudny temat. Pani prezydent, kwestia wyregulowania pewnej sytuacji w szkołach krakowskich jest stosunkowo prostą kwestią i proszę mi wierzyć. Mówię to mając trochę tego doświadczenia. Była parę lat temu przymiarka do tego, aby dyrektorów przystopować, pewnych dyrektorów gimnazjów, liceów, aby ten nabór był ograniczony. I to jest naprawdę w państwa rękach, mogę państwu podpowiedzieć. To, że uczyliśmy się na Bernardyńskiej do godziny 18, bez mała, od 19:30 do za 17:55, od 2 lat zeszliśmy po własnych trudnych doświadczeniach. Bo pan przyjmuje większość dzieci spoza rejonu. No tak, pani prezydent. O tym mówię. Jako odpowiedzialny człowiek, ale do tej odpowiedzialności dojrzałem, pani prezydent, bo ilość oddziałów i tak dalej przez pewien czas była taka, żeby te zajęcia były tak. Ale praktyka wykazała i życie codziennie, że to jest bez sensu tak naprawdę, ze szkodą dla uczących tam się dzieci i pracujących nauczycieli. Tak nie powinno być. Ale w państwa rękach jest taki instrument jak arkusz organizacyjny. I to, że w liceum, nie wymieniając którym, ale to wiadomo, o które licea chodzi, tak jak i o gimnazja, o które chodziło, tam naprawdę można było dyrektorowi powiedzieć, dajemy zgodę na ilość oddziałów taką i taką. I dzieci uczyłyby się, czy mogą się uczyć w tych liceach, o których mówimy. Ja Marka bardzo lubię, Stępskiego, i świetnie sobie współpracujemy, ale czy kiedyś z Dziska Kosztala. Natomiast ilość godzin uczenie się do 19:30 wieczorem, nawet w liceum, jest po prostu kpiną. W związku z tym można... Osiągają świetne wyniki, a mamy licea nieliczne, które nadal funkcjonują, które też proponujemy. Pani prezydent, ja się nie zamierzam z panią tutaj prowadzić dyskusji. Ja tylko mówię, że ograniczenie ilości i przeładowanie w liceach spowodowałoby, że można te dzieciaki rozsunąć jeszcze do innych liceów, wzmocnić te licea potencjałem tych mądrych dzieci, które mordują się, oczywiście świetnie oni pracują z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą w piątce, w dwójce i tak dalej, ale jeśli byśmy to mądrze rozegrali, mamy tą sytuację. Ale proszę państwa, kończę temat gimnazjum. Ja już w sprawie gimnazjum powiedziałem wszystko i dziękuję państwa za wsparcie. Jeszcze Jurek. Przepraszam bardzo, ale tak sekundkę, bo ja byłem na kolejce, przy czym dyskusja trwała. Jerzy Kubieniec, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych numer 3 w Krakowie. Pani prezydent, ja zapewne się wypowiem przy innej okazji. 8-9 dzielnica, bo ja jestem jednym z dyrektorów Molochu na Ruczaju, więc jak gdyby przy innej okazji. Ale jedna rzecz niebezpieczna w moim odczuciu się tutaj pojawiła, na co chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie na czasowe rozwiązania. To, że ograniczy się w tej chwili nabór na dole, czyli nie pozwoli się na rekrutację do klas pierwszych, to się odbije, przepraszam, taką czkawką za kilka lat, że będzie nam ciężko się pozbierać. Myślę, że do tej dyskusji wrócimy sobie przy okazji dyskusji o ósmej, szczególnie w ósmej dzielnicy. Natomiast ja absolutnie przychylam się do głosu, że trzeba byłoby pomyśleć o takim systemowym rozwiązaniu. Systemowym w sensie faktycznie uporządkowania szczególnie liceów, bo nasi absolwenci, jak do nas przychodzą, tak, oni wybierają dobre, renomowane licea, jak najbardziej. Natomiast nauka do godziny 19 czy 20 nie jest dla nich przyjemnością i myślę, że można spróbować połączyć jedno z drugim i trochę tę sytuację uporządkować. Dziękuję.
Agata Tatara, radna miasta Krakowa. Proszę Państwa, ja chciałabym uporządkować trochę dyskusję, bo tak ponad godzinę rozmawiamy o wszystkim i o niczym. I przypominam, że teraz jest, ja mam w lutym podjąć decyzję wraz z moimi kolegami i koleżanką z Rady. I tak naprawdę mam dużą wątpliwość, jaką decyzję mam podjąć, przynajmniej oczywiście do tego, co się toczy teraz. Mam nadzieję, że tok rozmów będzie zupełnie inny, bo usłyszeliśmy tu lobbying dla gimnazjum pana Graniczki. Być może jest to dobre rozwiązanie, ale proszę Państwa, wystarczy. Nie może być tak, że wszyscy przyjaciele, co druga osoba wychodzi i mówi, tak, to jest świetny pomysł. Zrozumiałam, pan dyrektor przedstawia swoje wnioski, propozycje, ciąg dalszy, rozumiem, nastąpi. Bardzo chciałabym się dowiedzieć, jaka jest Państwa opinia do przedstawionych tutaj propozycji konkretnych szkół, którą przedstawiła Pani Prezydent. Czy się zgadzacie, czy nie zgadzacie, czy macie jakieś inne swoje propozycje? Ale nie opowiadajmy jakichś takich rzeczy ogólnych, o których wszyscy, przepraszam, wszyscy wiemy, czy każdy z nas zna odpowiedź. Bardzo proszę o konkretne informacje. Dziękuję. Grażyna Augustyniak, szóste liceum. Ja podsumowując tą całą dyskusję właśnie na temat liceów, chciałam wyrazić taką opinię, że rodzice zawsze będą walczyć o to, żeby nie ograniczać liczby miejsc w tych dobrych liceach. I stąd nie żądanie, ale taka prośba, żebyście Państwo zwrócili uwagę, jak to właśnie rozwiązać, no bo naprawdę bardzo ciężko się dostać do tych dobrych liceów i to nie jest tak, że odrzucamy tą gorszą młodzież. My musimy po prostu odrzucić również dobrą młodzież, tak myślę, dyrektorze tych liceów. I to jest szkoda. Właśnie jako na pewno rodzice będą się denerwować, jeżeli ta liczba miejsc w liceach będzie ograniczana, no bo będzie, no bo przybędzie jeszcze jedna klasa. Stąd ogromna prośba od rodziców, myślę wszystkich, żebyście Państwo zwrócili na to uwagę. Dziękuję. Henryk Hołysz, Zespół Szkół Gastronomicznych numer 2. Nie moja dzielnica, aczkolwiek kiedyś moja, bo mieszkałem na Kazimierzu jeszcze kilka lat temu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne aspekty natury ogólnej. Proszę Państwa, niezależnie od jakie poglądy polityczne mamy, czy akceptujemy, czy nie akceptujemy, zbliżająca reforma jest faktem. Po pierwsze, taka refleksja, by nie tworzyć gigantów, gigantów szkół. Pamiętam sobie moją szkołę Nasiennej, gdzie pracowaliśmy do 21.30 i mieliśmy 1250 młodzieży. Pod rządami z dawnego systemu, prawda, i tak dalej, to były szkoły dla dorosłych i to było, że tak powiem, możliwą rzeczywistością. Więc apeluję do Państwa tutaj, wbrew pewnego rodzaju naciskom, nie mam żadnego interesu, bo mówię, nie reprezentuję liceum ogólnokształcącego ani podstawówki. Wnuki moje są w Wielcisce, żaden mój interes. Proszę Państwa, po pierwsze, nie przesadzajmy z wielkością szkół. Ja jako nauczyciel, jako dyrektor, niedługo już pewnie będący odpoczywający, choć siłę jeszcze mam, apeluję do Państwa, nie twórzcie w Krakowie molochów. Nie twórzcie molochów. Ja powiem tak, narażę się może dyrektorowi Pietrasowi, ale ja się nie zgadzam jako mieszkaniec Krakowa, nie jako nauczyciel, ale jako mieszkaniec Krakowa na tworzenie gigantów edukacyjnych. Każdy dyrektor, który ma odrobinę doświadczenia, doskonale wie, gdzie kończy się mobilne zarządzanie, a gdzie traci się kontrolę nad rzeczywistością. Apel do Wydziału Edukacji, do pani radnej, pani przewodniczącej. Drodzy Państwa, drodzy Państwo, spróbujcie popatrzeć jeszcze na
tą zmianę w takim kierunku, by spróbować ograniczyć liczbę uczniów w oddziałach. Spróbujcie popatrzeć na to, by nie było gigantycznych oddziałów 36-osobowych. Naprawdę robi się krzywdę tej młodzieży. To, że nacisk na te najlepsze szkoły będzie, normalka. Nacisk rodziców, uczniów, ale trzeba z tym jakoś żyć. I apeluję tutaj, by kierując się zdrowym rozsądkiem, żeby w Krakowie, w szkole ponadgimnazjalnej, nie 36 był maksimum uczniów, ale 32, Kraków na to stać. Kraków na to stać. I apeluję do państwa radnych, by również w szkołach typu tych słabszych liceach, które są, które walczą o życie, no powiedzmy sobie tak, no jak pootwieramy jeszcze więcej gigantycznych liceów, przecież te licea padną. Te licea padną, nie mają żadnej racji bytu, choć one są związane z tą rzeczywistością. To takie uwagi ad rem człowieka, który nie ma w tym żadnego interesu. Dziękuję. Szanowni Państwo, zanim Pan Dyrektor Pietras dostanie mikrofon, średnia liczebność w szkole podstawowej, w oddziale szkoły podstawowej 22 uczniów, 20, to jest w raporcie oświatowym również, w gimnazjach samorządowych 24,3, jeżeli chodzi, tak o średnie, licea ogólnokształcące dla młodzieży 39, ale spada ta liczba uczniów, bo mieliśmy jeszcze 30,9, bo mieliśmy, i to jest tendencja spadkowa we wszystkich typach szkół, jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, zawodowe, przepraszam, 30,9. Jeżeli mieliśmy, mówiliśmy o szkołach ponadgimnazjalnych, zawodowych, 25,6, więc spada, natomiast rzeczywiście to narzędzie to jest w rękach państwa dyrektorów, jeżeli chodzi o liczebność konkretnych oddziałów. Na koniec pan dyrektor Pietras, bardzo prosimy może. Stanisław Pietras, Piąte Liceum. Proszę Państwa, tu jest szereg takich obszarów. Jeden to jest co zrobić szkołami podstawowymi. Jak to rozplanować, żeby dzieci dostały się do podstawówek i przetrwały ten okres 2 lat, jak będą się pojawiały klasy 7 i 8. Bo to znowu się będzie wiązało z systemem zmianowości. Druga rzecz istotna to jest ta fala tsunami, która runie w 2019 roku na licea ogólnokształcące. I nad tym się trzeba odrębnie zastanowić, bo tutaj różne padały pod moim adresem zarzuty, że do 18 uczę, 15:35 i kolega przyjdzie do sekretariatu, zobaczy rozkład zajęć dla uczniów i dla nauczycieli i nie będzie wątpliwości. Tu znowu dostałem strzała, że jakiegoś chcę stworzyć giganta nieprawdopodobnego. Nie giganta, ja bym chciał po prostu stworzyć wreszcie dobre warunki dla moich uczniów. Bo już wszystkie dziury w szkole zostały wyremontowane po to, żeby można te zajęcia było jakiś ludzki w miarę prowadzić sposób. Natomiast 2019, no to będzie coś strasznego. Jeżeli nie rozwiążemy pewnych problemów, to na przykład 8 liceum ogólnokształcące będzie nie miało 2 zmiany, tylko będzie miało jeszcze nocną zmianę. Bo tak to będzie wyglądało. Natomiast, bo jest kolejna rzecz. Dobre szkoły to jest dobra kadra, na którą się pracuje szereg lat. Ja to już przećwiczyłem takie 20 parę lat po to, żeby podobierać ludzi. I teraz pytanie, czy ja mam, robiąc jakieś miejsce dla skumulowanego rocznika, zacząć ciąć rekrutację? I teraz jak zacznę ciąć rekrutację, to po pierwsze strzelam w kolano, ponieważ są określone profile. Jeden pracuje z Instytutem Matematyki UJ, drugi z Fizyki UJ, trzeci pracuje z Wydziałem Chemii, czwarty pracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą, mamy współpracę z Katedrą Informatyki, czyli lat kupę pracujemy, wyniki są i teraz z czego ja mam zrezygnować? Ja nie chcę zrezygnować.
bo to jest zniszczenie tego, co zostało wypracowane. Do tego zaczynam zwalniać nauczycieli, o których walczyłem na różne sposoby dzikie przez cały mój okres pracy. I to samo będzie dotyczyło pierwszego liceum, będzie dotyczyło ósmego liceum, szóstego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że jest pewna taka możliwość zrobienia ruchów, nawet przejściowych, badając, próbując. Przykładowo, kolega chce robić liceum ogólnokształcące, tak? Zrobi mu się w roku przyszłym dziura. Nie będzie miał klas pierwszych, czyli zwalniają mu się sale. W tym momencie, żeby nie ograniczać, rozładować sytuację przykładowo w ósmym liceum. Tak? Ale mówię, wskakuje parę klas z ósemki i zaczynają się wyciągać z tego koszmaru godziny jakieś tam 20, jak tutaj się zajęcia kończą, tak? Ja na przykład mogę zmienić sytuację i wreszcie zrobić przykładową w budynku gimnazjum numer 2, zrobić przyzwoitą czytelnię, bo mam klitę taką, gdzie się to towarzystwo tam nie mieści. Biblioteka mi się zaczyna już wylewać na korytarz. Nie mogą prowadzone być zajęcia, dzieci nie mają warunków do tego. Poprzez tą współpracę z AGH Nieszczęsną, w cudzysłowie, dostali fioła i wszyscy chcą robić roboty. Do tego trzeba pomieszczenia, bo muszą mieć sprzęt, drukarki 3D, które i kupiłem i tak dalej, i tak dalej. No nie ma gdzie tego, nie możemy się jakby rozkręcić, rozwijać. I teraz mam obok siebie gimnazjum numer 2, minuta na piechotę. U mnie wszystkie przerwy duże, po 15 minut, czyli przejście nauczyciela z budynku do budynku to nie jest żaden w tym momencie problem. W drugim gimnazjum będzie ograniczenie rekrutacji. Tak? Można pomyśleć w sposób jakiś taktyczny, jak to zrobić. Czy na przykład ja, otwierając dodatkową trzecią klasę biologiczno-chemiczną, nie uratuję w tym momencie już z dwóch, trzech nauczycieli. Przychodzimy rok wyżej, znowu jest ta możliwość pracy. To samo może robić kolega Graniczka z ósmym liceum ogólnokształcącym. Tak? I przychodzi wygaszenie gimnazjum, ale wtedy już można zaciągać tych nauczycieli i przeżyć ten szok, który to będzie straszne, proszę Państwa, bo to nie tylko kwestia tego, czy my wejdziemy w drugą zmianę, bo to powiedzmy te 2-3 lata człowiek przeżyje. Serwus, tak? Ósemka żyje w tym trybie ileś tam lat, prawie cała historia ósmego liceum to jest tryb dwuzmianowy. Tylko pomyślmy teraz o dzieciakach. Czy ja będę w stanie otworzyć przykładowo, ograniczając, nie otwieram humana jednego, 8 oddziałów po podstawówce, 8 oddziałów po liceum. Czy może 4? No żeby się zmieścić. Żeby nie wejść w system dwuzmianowy, bo dla mnie system dwuzmianowy jest bez sensu. Bo oni robią szkoły muzyczne, mają zajęcia artystyczne, sportowe, muszą się normalnie, jak ludzie w tym wieku, rozwijać, zachowywać, uczestniczyć, a nie po prostu żyć w jakimś dziwnym amoku, w jakimś takim surrealizmie zupełnie. I myślę, że dobrze by było, pani prezydent, żeby się może skrzyknęła ekipa liceów z dzielnicy pierwszej, za pani oczywiście przyzwoleniem, z dyrektorami gimnazjów i żebyśmy spróbowali coś wymyślić i coś państwu przedstawić. Zrobimy to migiem i szybko. Kłócić się nie będziemy. Obiecuję. Dziękuję. Właśnie bardzo dziękuję, bo my też, proszę państwa, też analizowaliśmy takie rozwiązania, tylko oczywiście też pojawiają się zawsze potem problemy, bo już... Jak najlepsze będzie spotkanie oczywiście z dyrektorów, z dyrektorami gimnazjów, bo aby ten, nazwijmy to, okres przejściowy przejść płynnie i dla gimnazjów i przede wszystkim potem dla tych skumulowanych roczników. Bo też rozważaliśmy takie możliwości, czy by właśnie na ten okres kilkuletni nie przydzielić części budynków dla tych no licznych liceów, czy jedynki, czy dwójki, piątki, szóstki, ósemki, bo to są te wszystkie licea, które borykają się z tymi problemami. Tylko oczywiście najlepiej by to było, gdyby to było połączone z młodzieżą gimnazjalną, bo też oczywiście jest możliwość przykładowo dość mało licznej szkoły podstawowej przy Blachnickiego, którą zamierzamy, prawda, nadal utrzymać. No ale czy nie będzie znowu protestów, że chodzą dzieci
dzieci 6-7-letnie z licealistami, tak? Więc tutaj faktycznie, jeżeli państwo porozumiecie się wspólnie między sobą, współpracujecie, znacie się tak, by również przejmować później systematycznie kadrę na przykład z gimnazjów do swoich liceów, to jak najbardziej my jesteśmy otwarci na takie rozwiązania, bo tak jak powiedziałam, my nie robimy tych propozycji czy reformy po to, tak jak były głosy, aby potem ściaśnić wszystkie szkoły, zrobić wszystkim na złość i przekazać budynki oświatowe na jakieś inne cele. Nie, absolutnie tutaj, jak państwo widzicie po tych naszych zmianach, oprócz tej jednej propozycji, akurat w przypadku Blachnickiego, gdzie bardziej to była kwestia tego, by stworzyć, była taka idea w jednym miejscu, Wydział Edukacji i Kuratorium Oświaty, ale z uwagi na te protesty od tego zostało, to zostało ten od tego pomysłu odstąpiono, to nie ma innych takich, tak na dobrą sprawę, miejsc, gdzie te budynki oświatowe będą no, licznie puste i będą przekazywane na inne cele. Więc jeżeli państwo tutaj będziecie wyrazić jakąś współpracę, wolę współpracy między poszczególnymi szkołami, to dla nas jak najbardziej jesteśmy na to otwarci. I jeszcze ja oczywiście tutaj, ja osobiście dziękuję państwu, że tyle dyskutujemy i kto tylko może, to bardzo proszę o takie pisemne propozycje, informacje, czy po takim spotkaniu, pani dyrektorze, czy państwo dyrektorzy z tych liceów, jakieś takie informacje, czy do pani dyrektor, do wydziału, żeby była taka informacja, bo tak jak mówię, to potem idzie jeszcze do radnych, później do kuratorium, no i zobaczymy, co z tych pomysłów wyjdzie. Ale to oczywiście, to my przekażemy Radzie Miasta takie informacje, jak najbardziej tak, tylko mówię, żebyśmy wiedzieli, kto z kim z państwa się jak, już mówiąc nieładnie, podogaduje. Natomiast jeszcze chciałam przekazać na koniec głos pani przewodniczącej Patenie. Jeszcze ja miałem coś powiedzieć, można? Proszę państwa, moja wypowiedź będzie miała charakter emocjonalny, bo jestem wkurzony. Jestem po prostu ojcem uczennicy pierwszej klasy, gimnazjum. Proszę? Jeszcze raz. To nie ma chyba takiego większego znaczenia. Drugiego gimnazjum, ale to przecież nie ma większego znaczenia chyba, prawda? Natomiast zapowiedziałem, że jestem wkurzony. Bo tak, po pierwsze, co to za godzina 15 na debatę? Państwo przyszliście pozałatwiać tu jakieś różne swoje sprawy, jak słyszę. Dyrektorzy szkół, miło się słucha pana dyrektora Pietrasa. Widać, że praktyk i zna się na swojej robocie. Natomiast bardzo mało jest o dzieciach, bardzo mało w ogóle założeniach tej reformy, o tym, jak my jako rodzice jesteśmy traktowani i to, że to się w ogóle kupę nie trzyma. Proszę państwa, powiedziałem o godzinie debaty. Kto tutaj jest na tej sali? Kto normalny, pracujący, aktywny rodzic może przyjść na godzinę 15? A więc ograniczacie państwo uczestnictwo tych osób, które po pierwsze są żywotnie zainteresowane losem dzieci, po drugie płacą podatki, a z naszych podatków wy wszyscy się utrzymujecie. I to jest brak szacunku właśnie dla tych rodziców, dla ich pracy, ich zaangażowania. Sprawa numer dwa. Ja jestem po prostu menedżerem, ekonomistą. Jak słucham tutaj informacji pani prezydent. Reforma będzie, ale jak? To zobaczymy. To mniej więcej później się będziemy zastanawiać, kogo z kim połączyć, kogo ograniczyć, co zmienić. Tak się robi, proszę państwa, reformę. Tak się działa w normalnym świecie, w przedsiębiorstwie, że się mówi, coś tam będziemy robić, a jak to się zastanowimy? Przecież to jest kompletnie chore. Państwo nie rozumiecie w ogóle podstawowych mechanizmów. Najpierw wszystko zapięte na ostatni guzik, przemyślane od początku do końca, a potem się stawia kropkę nad i. No ja bardzo przepraszam, ale chodziliśmy do tej samej szkoły z panią prezydent, ale jednak chyba mamy zupełnie inny osąd, jak powinno się funkcjonować i działać. Może dlatego, że ja już 30 kilka lat zarządzam i więcej być może widzę zagrożeń w takim systemie podejmowania decyzji,
jaki jest właśnie w tej chwili realizowany. Pani prezydent jest gorącą orędowniczką tej zmiany, tak się mówi w różnych miejscach, jako jedna z niewielu pełnomocników czy prezydentów większych miast w Polsce. Ja rozumiem, że pani ma wszystko od początku do końca przemyślane. Bo nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. No ale tak z charakteru tej rozmowy wnioskuję, że nie za bardzo. Jakoś tam będzie. Dziękuję. Tak krótko odpowiadając się, żeby tutaj nie wchodzić w dyskusję, bo myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj z pełna swoich, świadomi swojej obecności i chciałam panu przypomnieć, że to są najważniejsze osoby, które decydują od lat o oświacie. Oczywiście może pan do mnie mieć personalne uwagi, ale jakby pan znał środowisko oświatowe, to oprócz tego, że tu są przedstawiciele zespołów doradczych, wieloletni radni, wieloletni nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych i mnie może pan osobiście obrażać oczywiście, ale prosiłabym, aby tutaj członków zespołu, a niech pan mi pozwoli dokończyć. Harmonogram, proszę pana, wszystkich spotkań w dzielnicach jest w różnych godzinach i jest ustalony tak, w takim terminarzu, jakim mogliśmy to tylko zrobić, dlatego że jesteśmy ograniczeni czasowo. Oczywiście, proszę pana, wszystko zostało przemyślane. Moglibyśmy zacząć konsultacje od 1 stycznia, kiedy wejdzie ustawa w życie, tylko wówczas już powinna być przedłożona Radzie Miasta uchwała i wówczas moglibyście państwo jako mieszkańcy przychodzić nad tę kropkę nad i, którą będzie podjęcie uchwały przez Radę Miasta. To jest kropka nad i. A w tym momencie my przedstawiliśmy propozycję, aby wysłuchać wszystkich środowisk. Być może nie zgadzamy się w różnych zdaniach. Ja sądzę, że od naszej propozycji wstępnej, przemyślanej, proszę pana, na którą pracowało kilkanaście osób od lipca, proszę pana. Więc i w każdym momencie, jeżeli pan by się chciał spotkać czy z pracownikami Wydziału Edukacji, czy radnymi z Komisji Edukacji, czy uczestniczyć w Komisji Edukacji, mógłby się pan na pewno z nami spotkać również po godzinie 17. Zapewniam pana, ale pan potrafi tylko krytykować. Czy jestem orędowniczką zmiany? Tak się mówi, proszę pana. Ja nie wiem, czy jestem orędowniczką zmiany. Ja wykonuję to, co leży w mojej gestii i w obowiązkach. Ja mam przeprowadzić tę reformę, czy mi się to podoba, czy nie. Dziękuję panu i na koniec bardzo proszę o zabranie głosu pani przewodniczącej. Ja państwu wszystkim bardzo dziękuję. Bardzo proszę o przedłożenie, tak jak mówię, i tych postulatów pana dyrektora Graniczki, pani dyrektor. Być może uda się wam wspólnie jakoś połączyć siły z liceami i zaproponować takie rozwiązania. I zapraszam państwa z zespołu na kolejne spotkania, kolejnych dzielnic. Oczywiście jak państwo będziecie, kiedy mogli przyjść, to zapraszam serdecznie. Ale jeszcze oddaję głos pani przewodniczącej Patenie, bo musi postawić tę kropkę nad i. Na pewno nie postawię kropki nad i, wręcz przeciwnie. Akurat się tak składa, że w 99 roku robiliśmy odwrotny proces w mieście i tutaj jest kilka albo kilkanaście osób na tej sali, które w tym procesie uczestniczyły. I powiem tak, nie chciałabym stanąć przed taką sytuacją, abym głosowała za taką siecią szkół, która wiązałaby się z moimi sympatiami bądź antypatiami, bądź interwencjami rodziców, które szkoły lubią, a które nie. Wydaje mi się, że matematyka dostarcza takich możliwości, które pozwolą mnie, mojej dobrej koleżance, która jest dyrektorką szkoły, powiedzieć: bardzo przepraszam, ale nie mieścisz się w ramach. I pierwszy głos tutaj był, który mi się podobał, a propos progów, jakie będą. Ja przypomnę, powiem niektórym z państwa, przypomnę niektórym, że jak decydowaliśmy o tym, gdzie będą gimnazja, to mieliśmy tabelkę bardziej rozbudowaną, panie prezydencie, prawda? Czyli mieliśmy o zmianowość, o liczbę dzieci, o średnią liczbę w oddziałach i tak dalej. Jeżeli ja wezmę to, co pan dyrektor wyświetlał i chociażby dla szkoły podstawowej numer 1, jest 19 oddziałów, 17 razem ze salą gimnastyczną, czyli 16, to nawet jeżeli wezmę bez podziału na grupy, bo nie wiem, jakie liczne są klasy czy oddziały i w którym roku, to w tym roku mam
średnio liczby 19 do 16, ale już w następnym 22 do 16, bo zostają trzy klasy, bo tak mi wychodzi z moich obliczeń, a później 25 do 16. To jak jeszcze grupy, to już na pewno dwuzmianowość tylko przy 7, 8 klasie, a przecież jeszcze musi być ten. Więc pytałabym, miałabym taką prośbę, bo jutro nie ma żadnych spotkań, czy laptop nie jest w stanie dostarczyć nam jeszcze jakichś wskaźników, czyli ile w każdej szkole jest podziałów na grupy, czyli ile jest grup, które trzeba realizować zajęcia szkolne, jakie jest wtedy obłożenie średnie tych sal i jakie później będą, jak w istniejących szkołach podstawowych zostaną 7 i 8 klasy. Wydaje mi się, że dla dzielnic to samo powinno się zrobić dla liceów ogólnokształcących czy dla szkół zawodowych. O gimnazjach już niekoniecznie, no w tym wypadku, kiedy mają być przekształcane, no to tam też potrzebujemy wiedzieć, ile jest sal, tak jak chociażby na tym Ruczaju, gdzie jest gimnazjum i ono jest dosyć wypełnione, to nawet jak tam ma być szkoła podstawowa, to co dalej? Żeby wyjść od tych takich twardych liczbowych danych, a później dopiero mówić o naszych intencjach i o naszym tak zwanym oglądzie, która szkoła jest dobra i którą zostawić i której zaufać, żeby była taką albo inną. Więc tutaj bym prosiła o takie rozszerzenie tych danych. No i bardzo podoba mi się podział, żebyśmy dzielnicami dyskutowali, tylko może na początek niekoniecznie taka kolejność, która jest najbardziej kontrowersyjna, bo mamy najmniej dzieci z obwodów w tych szkołach i najmniej mieszkających, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, o nie mamy przede wszystkim zabiegać, że by trzeba było znaleźć jakąś taką dzielnicę, w której jest bardzo prosto zrobić tą reformę w drugą stronę i od niej zacząć, a na niej dopiero doświadczać, co może nas czekać trudnego w innych dzielnicach. Ja dziękuję bardzo. Dobrze, to dziękuję bardzo Państwu. Oczywiście takie dane, natomiast mianowicie ogólnie mamy ogólne takie dane co do danych poszczególnych szkołach, to część dyrektorów nam takie informacje oczywiście przesłało, więc jak najbardziej to i udostępnimy, tak samo te wszystkie kwestie dotyczące, tak jak mówię, jak będziemy mieli też już finalne te dane GUS-owskie, które chcemy też, tylko też musimy je opracować, co do też pewnych prognoz w poszczególnych dzielnicach, jak to się zmienia, to też będzie, proszę Państwa, prezentowane, tylko no, to też wymaga czasu, więc to zapewnie będzie prezentowane przy prezentowaniu sieci szkół już na sesji Rady Miasta w styczniu, na tym pierwszym czytaniu, tak? Jeszcze jedno słowo do pana dyrektora z 5 Liceum Ogólnokształcącego. Panie dyrektorze, pozwolę. Nie, broń Boże, to nie o to chodzi. Tylko tak, bo pan zadał takie jakby retoryczne pytanie, ale nie do przyjęcia, czy pan ma ograniczyć liczbę rekrutacji. No moim zdaniem tak, skoro pan nie ma czytelni dla obecnych dzieci, skoro się nie mieszczą pana obecne, a będzie pan miał 4-letnie liceum, to chyba należy zacząć ograniczać rekrutację już od tych najbliższych pierwszych klas, żeby się pan pomieścił. I niezależnie od tego, czy pan dostanie budynek drugiego gimnazjum, czy nie. No wszystkie licea powinny myśleć, i moje także, bo uczę, o tym, żeby było mniej pierwszych klas. Nie do literki K, jeżeli jest, nie do literki E, jeżeli jest, tylko chociaż o 1 albo 2 literki mniej, no bo musimy tym dzieciom w 4-letnim liceum też zapewnić komfortowe warunki, nie mówiąc już o tym tsunami, co będzie przez 4 lata większa liczba dzieci, ale docelowo. Dziękuję, przepraszam. Tomasz Daros, przewodniczący dzielnicy pierwszej. Pani prezydent, rzeczywiście dzielnica pierwsza, o której tu cały czas mówimy, jest to bardzo specyficzna dzielnica. Witam serdecznie. Jest to bardzo specyficzna dzielnica i przede wszystkim widać to właśnie w oświacie u nas. U nas, gdzie z roku na rok ubywa nam mieszkańców, gdzie starzeje się nasze społeczeństwo, mamy coraz mniej małych dzieci u nas w dzielnicy. Mimo tego u nas w dzielnicy jest w zasadzie najwięcej szkół w całym mieście. Jeżeli mówimy o podstawówki, w gimnazjach. I to są szkoły, do których chodzi dużo osób, bardzo dużo osób. Są to właśnie między innymi, tak jak tutaj przed chwilą wymieniane, gimnazja numer 1, 2, 4. I dlaczego się tak dzieje? Dzieje się tak dlatego, ponieważ mamy tą wartość, jaką jest właśnie kadra nauczycielska w tych szkołach.
i historiach tych szkół. Są to szkoły z bardzo dużą historią, pozytywną historią, z bardzo dobrymi wynikami. Myślę, że tutaj nie zostało to wystarczająco zaakcentowane, jakie wyniki osiągają te szkoły. Bo bardzo łatwo jest podjąć decyzję o likwidacji, wygaszeniu pewnej szkoły, ale ta kadra, która tam jest, się rozpiesznie. I do tego już nie będziemy mogli wrócić. Dlatego tutaj bardzo krótko mówiąc, podzielam tutaj opinię naszych dyrektorów, którzy mówią, pan dyrektor Graniczka, rzeczywiście to jest, myślę, że bardzo dobre rozwiązanie, żeby stał się, przekształcił się w liceum ogólnokształcące. Mimo tego, że posiadamy kilka liceów u nas w dzielnicy, to jedno ma szansę stać się rzeczywiście bardzo dobrym liceum i to kadra nauczycielska, która u pana dyrektora Graniczki jest, pokazała, że potrafi dzieciaki z tego liceum, z tej szkoły podstawowej, z tego gimnazjum osiągają bardzo dobre wyniki, więc nie bałbym się o frekwencję w naborach w kolejnych latach. Jeżeli chodzi o drugie gimnazjum, to tak jak tutaj było mówione, rzeczywiście może się połączyć z piątym liceum. Natomiast jeżeli chodzi o czwarte gimnazjum przy Rynku Kleparskim, tutaj myślę, że powinniśmy jednak brać pod uwagę wyniki, które osiąga młodzież w tego gimnazjum i starać się jednak utrzymać tam szkołę podstawową, tak jak to było jeszcze przed reformą. Bo tylko przypomnę, które szkoły zostały przekształcone w gimnazja, te z najlepszymi wynikami. I gimnazjum numer 4 właśnie posiada taką kadrę nauczycielską, która gwarantuje dobre wyniki naszej młodzieży i to powinno być utrzymane. Dlatego należy się zastanowić, czy na przykład to SP numer 3, jakie ono posiada wyniki i czy na przykład nie zamienić, nie pozostawić tutaj, tak było kiedyś SP numer 20, a tamto po prostu sukcesywnie wygaszać. I to jest pytanie. I tak samo mam pytanie, jeżeli już mówimy o wygaszaniu gimnazjum, mam pytanie, co z tymi nauczycielami? Pan prezydent na samym początku powiedział, że żaden etat nie zostanie usunięty, a nawet mało tego, zostaną zwiększone. Co z tymi nauczycielami, którzy teraz są w gimnazjum numer 4, a zostało zapowiedziane w zasadzie wygaszenie tego gimnazjum sukcesywne? Dziękuję. Oczywiście pierwsza propozycja była taka właśnie, żeby przenieść uczniów SP3 do gimnazjum numer 4. Co do wypowiedzi pana prezydenta, pan prezydent mówił o etatach, nie o osobach. Proszę pamiętać, że wielu nauczycieli pracuje też w kilku szkołach po części etatów, więc takie osoby wówczas, jeżeli będzie albo szkoła włączona w inną strukturę szkoły, będą mogli znaleźć pracę w tych nowych placówkach, bądź też w innych szkołach, które będą potrzebowały nauczycieli w starszych klasach szkół podstawowych. Pan prezydent mówił o zasadzie całego miasta, bilansu wszystkich etatów, a nie o osobach, proszę pamiętać, w sensie, które uczą w danej szkole. Ale oczywiście te uwagi też będą brane pod uwagę, zapewne państwo też jako Rada Dzielnicy też zapewne stosowną informację i wasze sugestie państwo przekształcicie. Z tego co pamiętam, to chyba w gimnazjum numer 4 był program naprawczy z kuratorium kilka lat temu, więc też proszę pamiętać i uważać, jak się mówi, czy szkoły są najlepsze od lat, czy nie. To tak tylko na koniec moja uwaga. To dziękuję państwu, a my się postaramy te dane jeszcze takie szczegółowe, bardziej na temat zmianowości jeszcze przygotować. Dobrze, dziękuję.